Gemini Home Entertainment. Jeden z największych, najdłuższych i najbardziej zawiłych analog horrorów w internecie, jakie kiedykolwiek istniały. Historia opowiadająca o tajemniczych kreaturach, które zamieszkują Ziemię i zjadają ją od środka. Historia o tajemniczej chorobie przemieniającej ludzi w potwory. O tajemnicy pewnego kempingu w lesie pośrodku niczego. Oraz jednocześnie o ogromnym organizmie, który zamierza zjeść naszą planetę. Tajemniczy kult, tajemnicze rytuały, tajemnicze potwory, choroba, kpina z natury. A wszystko to prezentowane nam za pośrednictwem nagrań na kasetach VHS, które są zbierane przez firmę znaną jako Gemini Home Entertainment. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale rzucamy okiem na całą historię Gemini Home Entertainment od samego początku do samego końca, więc bądźcie ze mną, bo to będzie naprawdę ogromne, treściwy i na maksa interesujący materiał. Siemano wszystkim, z tego Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, który jest dość szczególny, co zresztą widzicie po jego długości. Dzisiaj analizujemy i wyjaśniamy całe Gemini Home Entertainment, całą fabułę tego ogromnego analog horroru od samego początku do tego momentu, tego aktualnego. W związku z czym w dzisiejszym materiale przeanalizujemy cały analog horror Gemini Home Entertainment od odcinka pierwszego do odcinka ostatniego, łącznie z odcinkami, które zostały wycięte z samej serii. Dodatkowo przeanalizujemy całą grę wchodzącą w uniwersum Gemini Home Entertainment, mianowicie grę pod tytułem Lethal Omen, oraz przeanalizujemy póki co nieskończoną, aczkolwiek nadal trwającą serię Library, czytaj biblioteka, która wchodzi w uniwersum Gemini Home Entertainment. Tym wszystkim zajmiemy się w dzisiejszym materiale. W związku z czym, moi drodzy, nim zaczniemy, stawcie już suma na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz wpadnijcie na mojego Instagrama i zaobserwujcie go, oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robicie, jeżeli was tam nie ma. Co, moi drodzy, nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy od samego początku. Gemini Home Entertainment to seria analog horrorów, której główny trzon był prowadzony między listopadem 2019 roku a lutym 2021. Historia jest tutaj prezentowana za pośrednictwem nagrań z kaset VHS, które są produkowane przez różne firmy, a następnie dystrybuowane oraz zbierane przez tytułowe Gemini Home Entertainment, czyli inną firmę z tego świata. Niemniej wszystkie te nagrania łączy jeden motyw. Mianowicie różne, niewyjaśnione, niepokojące, niebezpieczne zjawiska, które jednak mają jedną wspólną rzecz i ostatecznie łączą się ze sobą. Po zakończeniu tej serii pojawiła się jeszcze druga, która jeszcze nie została zakończona, mowa tutaj mianowicie o Library, która jest również bardzo istotna, a w skład tego uniwersum wchodzi również jeszcze jedna gra, którą omówimy sobie w tym filmie. Mając to z tyłu głowy, zacznijmy od odcinka pierwszego. Zatem zacznijmy od samego początku, od pierwszego odcinka całej serii. World's Weirdest Animals. Najdziwniejsze zwierzęta świata. Ten odcinek w rzeczywistości jest nagraniem instruktażowym przedstawiającym różne specyficzne gatunki zwierząt występujące w stanie Minnesota. Pośród nich jest m.in. pryrojokur dwuczuby czy pójdźka ziemna, tak? Też o nich nigdy wcześniej nie słyszałem. To, w jaki sposób prowadzony jest ten materiał, w jaki sposób wygląda, co się w nim dzieje, jest na maksa proste. Dosłownie w stylu tym nie ma niczego, co miałoby się jakoś bardziej wyróżniać, bądź miałoby sugerować, że jest faktycznie czymś niepokojącym. Wszystko zmienia się natomiast niedługo później, około 3 minuty tej taśmy, kiedy dowiadujemy się o miejscu występowania kolejnego osobnika, który występuje wszędzie. Dodatkowo od tego punktu jakakolwiek muzyka przestaje grać, a my dowiadujemy się o trzecim zwierzęciu znanym jako Woodcrawler. Te stworzenia można spotkać na całym terenie Ameryki Północnej. Dodatkowo są one wybitnymi drapieżnikami, nie wydają jakiegokolwiek hałasu, kiedy polują na swoje ofiary. Zasadniczo one nie wydają żadnych dźwięków oraz preferują domy dużych rodzin jako miejsce do przebywania. Robią tam dosłownie swoje gniazda. Niejako adaptują się do domowego środowiska. Usłyszysz krzyki. I oni ukradli ich głosy. Spal ciała, żeby ponownie nie wstały. W
I to jest dokładnie ten moment, w którym dostrzegamy coś, co ma być woodcrawlerem. Nie mam pojęcia, czym to jest, nie widzimy tego czegoś w pełnej okazałości. Widzimy tylko kończyny tego czegoś, po których zobaczeniu autor tego nagrania decyduje się uciec z tego miejsca. Co istotne również, w momencie kiedy woodcrawler się pojawia, jest on opisany jako kpina natury. Dodatkowo pewni możemy być faktu, iż ofiarami woodcrawlerów są ludzie. Nie wiadomo tylko, co im robią. Interesująca jest wspominka o kradzieży głosów, cokolwiek miałoby to oznaczać. Następna część filmu prezentuje dokładnie ten sam dom, co wcześniej, tylko w nocy. Autor nagrania postanawia odwiedzić go ponownie i spotka w nim coś, czego nie zamierzał spotkać. Ponieważ tym razem, o dziwo, w domu znajdują się ludzie, czyli pozornie wszystko jest w porządku. Problem jednak w tym, że nie są to prawdziwi ludzie, a fałszywi ludzie. Zachowują się oni w teorii podobnie do ludzi, niemniej nie są nimi. I w tym miejscu można od razu stwierdzić, że fałszywi ludzie to tak naprawdę woodcrawlerzy, którzy bardzo możliwe, że zmieniają swoją formę tak, aby przypominać ludzi, którymi nie są. Są fałszywymi ludźmi. Możliwe, że to właśnie o to chodzi z ich adaptacją. Woodcrawlerzy adaptują się do ludzkiego ciała, naśladują człowieka, adaptują się do środowiska, w którym żyje człowiek, do domu. Teoretycznie wyglądają tak samo jak ludzie, niemniej zachowują się w zupełnie inny sposób, a kiedy tylko zobaczą kogoś z zewnątrz, kogoś, kto jest prawdziwym człowiekiem, od razu przechodzą do ataku na tę jednostkę. I możliwe, że właśnie to jest owa kpina z natury. Fałszywi ludzie. I tak, ten pierwszy odcinek wcale nie zapowiada czegoś monumentalnego, epickiego i mega interesującego, aczkolwiek spokojnie, to naprawdę mocno rozwinie się przy kolejnych odcinkach. I teraz przechodzimy do drugiego odcinka tej serii, czyli poradnika bezpieczeństwa podczas burzy. Jest to materiał wyprodukowany przez Harbinger Technologies. I celem tego filmu jest dać tobie oraz twojej rodzinie porady dotyczące przetrwania podczas katastroficznej burzy. Owe porady wydają się być naprawdę proste. Pierwsza porada dotyczy wzmocnienia twojego domu, wymiana gątów dachowych czy poprawa wsparcia konstrukcyjnego. Drugi krok zaleca instalację systemu alarmowego w twoim domu, który poinformuje cię na wypadek nieoczekiwanej, alarmującej sytuacji. I oczywiście, że Harbinger Technologies zapewnia ci taką technologię, więc kup ją, bo po to powstał ten odcinek najpewniej. Harbinger stworzyło alarm znany jako Albedo. Polega on na tym, że zostaniesz poinformowany, jeżeli burza bądź jakiekolwiek inne niebezpieczeństwo będzie zbliżać się do twojego domu. Ciekawe, czy na takiego fejkowego człowieka też to działa i czy da radę go wykryć. Trzeci krok natomiast radzi ci wybudować bunkier przeciwburzowy, który w przybliżeniu powinien mieć 5,5 metra długości oraz 3 metry wysokości. Następnie zalecane jest zainstalowanie aluminiowej półkuli o szerokości około 1,5 metra i umieszczenie tuż obok niej krótkofalowego radia Timbre. Jednakże nie podano żadnej odpowiedzi dlaczego. Dlaczego zaczęliśmy to poradnik tego, co powinno się zrobić podczas burzy. W takiej ewentualności powinieneś podążać za następnymi krokami. Krok pierwszy, po cichu zabierz swoją rodzinę do bunkra. Czemu po cichu? Ano to dlatego, że twój dom przecież teraz nie należy już do ciebie. Krok drugi nakazuje włączenie krótkofalowego radia Timbre wspomnianego wcześniej, jednakże zignoruj cały dźwięk produkowany przez to radio, przecież to tylko twoje halucynacje. Po trzecie, zachowaj spokój, niemniej twoje łzy są wypełnione solą. Następnie rozpoczyna się część trzecia filmu, mówiąca o tym, co dzieje się po burze. Jeżeli jesteś zdania, że burza już przeszła, ostrożnie opuść swój bunkier oraz poszukaj zniszczeń. Jeżeli twój dom został poważnie uszkodzony, sprawdź ruch w środku. Jeżeli słyszysz dzwonek, jesteś bezpieczny. Burza minęła. Następnie wyjrzyj przez okno i spójrz na pole. Czy widzisz światła? Jeżeli tak, wracaj do bunkra.
Posłuchaj, pod twoimi stopami czołga się po podłodze. Gratulacje, teraz jesteś świetnie zaopatrzony, żeby obronić siebie oraz swoją rodzinę przed burzami. Tak, to było dziwne, zdecydowanie. Więc przeanalizujmy sobie to od samego początku. Taśma ostrzega cię przed burzą. Burzą, która najpewniej występowała bardzo często, skoro zrobili o tym taśmę. Na pewno nie jest to jednorazowe zjawisko, najpewniej miało ono miejsce dosyć notorycznie. Niemniej jednocześnie nie jest to burza w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, jest inna. Dodatkowo wspomnienie o postaci, która czołga się po podłodze, czy na przykład te dziwne postacie, które emitują światła na polu, one zdecydowanie mają związek z tą burzą i być może przychodzą razem z nią. I co więcej, spotkanie ich wiąże się z wielkim niebezpieczeństwem, które zmusza cię do schowania się przed nimi w bunkrze. Możliwe, że mowa tutaj o Woodcrawlerach albo o innych postaciach? Tak, to było zdecydowanie mocne, zdecydowanie dziwne. I na pewno materiał ten generuje masę pytań, na które odpowiedzi poszukamy w następnych odcinkach, w związku z czym teraz przejdźmy do odcinka numer 3. I teraz powinniśmy przeanalizować odcinek 3 całej serii, aczkolwiek w międzyczasie, przed przynajmniej aktualnym odcinkiem 3, pojawił się jeszcze poprzedni odcinek 3 o nazwie Deep Blue, który jednak został wycięty z całej serii. Nie znajdziecie go na kanale Gemini Home Entertainment. Nie jest on już oficjalnie częścią kanonu, częścią tej serii, aczkolwiek w internecie nadal znajdują się jego reuploady, więc z obowiązku musimy go przeanalizować i teraz to zrobimy. Jest to nagranie stworzone przez Geneva Production Company. I tematyka jest tutaj naprawdę prosta, mianowicie edukowanie na temat życia oraz regionów znajdujących się gdzieś głęboko pod wodą w oceanie. Jak to zwykle bywa w tej serii, pierwsza połowa tego filmu jest z pozoru normalna, niezbyt niepokojąca. Niemniej druga dotyka już trochę mroczniejszych tematów, mianowicie głębszych miejsc oceanu. Na przykład rowu mariańskiego. Zostaje on opisany jako najgłębsze miejsce na Ziemi. Niemniej chwilę później dowiadujemy się o jeszcze głębszym miejscu, mianowicie tunelu Demizia, czytaj tunelu demizyjskim. I oczywiście jest to miejsce fikcyjne, które nie istnieje w naszym świecie, niemniej faktycznie istnieje w świecie Gemini Home Entertainment. I niestety prawdziwa głębokość tego tunelu jest nieznana. Wiemy, że najgłębszy punkt tego tunelu, jaki kiedykolwiek został zmierzony, znajduje się aż 11 km pod Ziemią. Niemniej nadal prawdziwa głębokość tunelu, tak jak wspomniałem, nie jest znana. Zasadnie dowiadujemy się, że nic nie może żyć w rowie mariańskim, niemniej chwilę później poznajemy tę postać, która wprawdzie najpewniej nie żyje w rowie mariańskim, niemniej żyje w tunelu Demizia. I to właśnie tam wykonane zostało to zdjęcie. I patrząc na anatomię Woodcrawlerów, o których dowiedzieliśmy się w dwóch poprzednich odcinkach, natomiast stworzenie, które widzimy w tym filmie, najpewniej jest właśnie jednym z nich. I to, co widzimy tutaj, to pierwsze pełne ujęcie tego osobnika. Patrząc na kończyny tej postaci, które są naprawdę podobne do kończyn Woodcrawlera, które widzieliśmy w pierwszym filmie, oraz na jej głowę, która wydaje się emanować światłem. Dokładnie takim samym, jakie widzieliśmy w odcinku drugim, kiedy bohater patrzył na pole. Na pole, gdzie pojawiły się światła. Światła Woodcrawlerów. Z tego również dowiadujemy się, że Woodcrawlerzy nie istnieją tylko i wyłącznie na Ziemi, aczkolwiek innym środowiskiem dla ich rozwoju jest woda, a w szczególności głębiny, takie jak tunel Demizia. I patrząc na to, jak głęboko tunel Demizia znajduje się pod ziemią, w oceanie, możemy być pewni, że są oni w stanie egzystować pod olbrzymim ciśnieniem. I oczywiście sugeruje nam to, że są to niesamowicie odporne
odporne stworzenia, które przede wszystkim bardzo ciężko ubić oraz są bardzo, bardzo niebezpieczne dla człowieka. I w ten sposób odcinek trzeci dobiega końca, niemniej nie wiem, czy powinniśmy go w ogóle traktować jako odcinek trzeci, skoro został wycięty z tej serii. W związku z czym pokazałem wam go bardziej jako ciekawostkę. Teraz przejdźmy do actually odcinka trzeciego, czyli sztuczna nauka komputerowa. Tutaj do czynienia mamy z taśmą dotyczącą sztucznej inteligencji, tak jakby. Tylko że tym razem wykreowanej przez firmę Regnat Computing, którzy przez ostatnie 4 lata pracowali w pocie czoła nad stworzeniem sztucznej inteligencji komputerowej poprzez różnorakie rewolucyjne metody. I doprowadziło ich to do wykreowania zaawansowanej sztucznej inteligencji. Nie wiem jak wy, ale ja tam im wierzę, aczkolwiek nie wiem, czy wierzylibyście im również, gdybyście wiedzieli, że Regnat Computing to w rzeczywistości od tyłu, przynajmniej pierwszy człon tej nazwy, Danger Computing. Regnat, Danger. Uwaga, coś jest tutaj stanowczo nie tak i widzimy to już od samych początków. Gdyby tego było mało, co istotne, ta taśma zaczyna się już bez jakiejkolwiek muzyki. A w poprzednich 3 odcinkach muzyka za każdym razem była wyciszana w momencie, kiedy za chwilę wydarzyć miało się coś niepokojącego. W ramach testu zdolności owej sztucznej inteligencji otrzymała ona zadanie napisania oryginalnej historii w formacie książki dla dzieci. I ukazane zostały 3 iteracje tej samej historii. Wszystkie wykreowane przez wspomnianą sztuczną inteligencję. I oto pierwsza iteracja tej historii. Jack przeskoczył rzekę. Mary zrobiła to samo. Razem podróżowali, podążali za sekretem. Jack, rzeka jest martwy. Tak, również za wiele nie zrozumiałem za pierwszym razem, poza tym, że Jack przeskoczył przez rzekę, Mary zrobiła to samo, razem podróżowali, a Jack z jakiegoś powodu jest martwy. Prawdopodobnie utopił się w rzece. Niemniej za moment rozbijemy to na czynniki pierwsze i dojdziemy do tego, o co chodzi. I oczywiście, zgodnie z oczekiwaniami, historia ta nie miała większego sensu. Niemniej druga i teraz tej samej historii ma już trochę więcej sensu. Jack przeskoczył przez rzekę, Mary podążała za nim. Poszukują sekretnego miejsca. Słyszycie. Aczkolwiek trzecia iteracja tej historii mówi nam wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Jack przeskoczył przez rzekę. Mary idzie w dół strumienia. Sekretne miejsce zapewni nam bezpieczeństwo. Rzeka płynie, ale nie ma w niej wody. Jack usłyszał to ponownie. Głos z kosmosu. Jack, widzisz mnie? Stałam się czymś innym. Słuchaj srebrnego pudełka. Gwiazdy teraz się poruszają. Czy widzisz wygłodniałe oko? Oto jestem. Tak, to było mocne. Druga i trzecia iteracja tej samej historii stanowczo odjechała od tej pierwszej, dając nam masę wskazówek, które musimy przeanalizować, a oj, jest o czym gadać. Historia opowiada o dwójce osób imieniem Jack i Mary. Możemy założyć, że oboje są gdzieś w lesie albo w podobnym miejscu i właśnie przeskakują przez rzekę w poszukiwaniu sekretnego miejsca, które zapewni im bezpieczeństwo. I nie za bardzo wiadomo, czym właściwie jest to miejsce, niemniej mając z tyłu głowy całą wiedzę z 3 odcinków, które już przeanalizowaliśmy, możemy śmiało stwierdzić, że chodzi tutaj o bunkier przeciwburzowy. Natomiast 4. i 5. iteracja, bo tak, te 2 ostatnie to 4. i 5. w rzeczywistości, tam dowiadujemy się o głosie z kosmosu oraz o tym, że Mary stała się czymś innym. Czymś, co nazwane zostało wygłodniałym okiem. I czym to jest? No, mam parę pomysłów. Taki woodcrawler, którego widzieliśmy w Deep Blue, wygląda jak właśnie takie oko z kończynami. Dodatkowo interesujący jest fakt, iż otrzymać mieliśmy 3 iteracje tej historii, otrzymaliśmy 5, z czego każda następna była coraz mroczniejsza, aż do tej 4. i 5. Co może nam sugerować, że albo ktoś z zewnątrz majstrował przy tym AI, co sprawiło, że wygenerowane zostały jeszcze 2 dodatkowe iteracje tej historii, albo ta sztuczna inteligencja jest już na tyle zaawansowana i samoświadoma, że może sama podejmować decyzje, co patrząc na setting jest trochę nieprawdopodobne. Dodatkowo warto mieć z tyłu głowy, iż w owych opowieściach historie opisywane są albo z 3 osoby, albo z 1 osoby, kiedy narratorką jest najpewniej Mary. Narracja miesza się tutaj w dość niewytłumaczalny sposób. Dodatkowo, jeżeli wysłuchacie 5 iteracji z bardzo dużą uważnością, usłyszycie w tle mocno stłumiony, niewyraźny głos. Według wielu teoretyków jest to w rzeczywistości głos Mary, która właśnie przekazuje informacje do komputera, czytaj do wspomnianej sztucznej inteligencji. Co również sugerowałoby nam, że Jack i Mary to prawdziwe osoby. A ciągnąc to jeszcze dalej, historia, której doświadczyliśmy we wspomnianych iteracjach, nie jest fikcją napisaną przez sztuczną inteligencję, a prawdziwą historią, która wydarzyła się naprawdę. W tym wszystkim warto również rzucić okiem na to. Niestety, z jakichś powodów, tak, to jest analog horror, jest to mocno zdystortowany obrazek, przez co niewiele na nim widzimy. Niemniej oczywiście dotyczy ono poruszających się gwiazd na niebie, czy owego wygłodniałego oka. Okrągami są tutaj oznaczone 2 punkty. Jeden oznacza żywy, natomiast drugi zamiar. Najpewniej są to 2 planety, z czego jedną jest Ziemia, drugą nie wiadomo. Coś, co możemy określić może wygłodniałym okiem. Kolejny obrazek natomiast przedstawia ciało, bądź Ziemię, na którym wyładowana zostaje jakaś energia, najpewniej od wygłodniałego oka, co zamienia to ciało w coś, co wygląda na woodcrawlera. Chodzi tutaj o te 2 wystające kończyny. I tak na ten moment ciężko nam będzie to jakoś dokładnie
dokładniej przeanalizować. Niemniej spokojnie, nadal przed nami ogromna większość tej serii do przeanalizowania, co da nam ogrom kontekstu w tej sprawie. A skoro mówimy już o planetach, przejdźmy do odcinka numer 5. Nasz system solarny. Jak sama nazwa wskazuje, z tego filmu dowiadujemy się różnych ciekawostek odnośnie naszego systemu solarnego i planet, które są w nim obecne. Takich jak Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun oraz tej planety wcześniej tu nie było. Aczkolwiek co to właściwie jest, to pewnie możecie się już domyślać, aczkolwiek przejdziemy do tego za moment. W trakcie wymieniania ciekawostek odnośnie konkretnych planet w naszym systemie solarnym dowiadujemy się, że Ziemia nie jest jedyną. Jest jedną z planet, na których może istnieć życie. Jedną z planet. Następnie coś interesującego dzieje się przy okazji Jowisza, gdyż dowiadujemy się, że planeta ta nie jest okiem, jest otwartą raną. Następnie dowiadujemy się o Saturnie, który nazwany został bramą. Natomiast o Neptunie dowiadujemy się, że został zmutowany. Tak, oko na Neptunie. To trochę dziwne, tym bardziej, że znajduje się on tuż obok tej planety. Znane jako Iris, która teraz jest z nami i śmieje się z nas. I to mówi nam naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim owym wygłodniałym okiem z tamtego filmu jest Iris, planeta. A te dwa okręgi, które widzieliśmy, to w rzeczywistości inna, mniejsza planeta oraz Iris. Iris, który w jakiś sposób ma możliwość oddziaływania na inną planetę oraz jest w stanie ją zmutować. Co zresztą stało się z Neptunem, który znajduje się, o dziwo, najbliżej Iris, jest zmutowany i ma wielką gałkę oczną w sobie. To jest trochę creepy. Ciągnąc to jeszcze dalej, głównym zagrożeniem, którym Ziemianie powinni się martwić, albo my powinniśmy się martwić, nie są Utkrowlerzy, a Iris. Być może Utkrowlerzy przyszli właśnie stamtąd. A wpływ Iris zaczynają odczuwać m.in. Jowisz oraz Saturn. W związku z czym nie trudno wywnioskować, że następnym celem Iris jest Ziemia. Teraz przechodzimy do następnego filmu, czyli informacji obozowych. W tym odcinku przenosimy się do Moonlight Acres Family Camp, który założony został w 1930 roku. Zaraz im stuknie stówka, człowieku. I właśnie na początku tego odcinka poznajmy to miejsce, Moonlight Acres. Znajduje się ono gdzieś w górach, na kompletnym odludziu. Możesz zaznać tutaj spokoju i skorzystać z tutejszych atrakcji, takich jak wspinanie się po górach, kajakarstwo po jeziorze, czy możesz doświadczyć chociażby bardzo interesujących zjawisk, które w nocy mają miejsce na niebie i są opisane jako żniwa. No, nie wiem, czy powinno tak być. Nie wiem jak wy, aczkolwiek ja naprawdę chętnie wybrałbym się na wakacje do Moonlight Acres. Niemniej, za chwilę stanowczo zniechęcę was do wyjazdu w to miejsce, bo naprawdę nie potrzebujecie tego. Chłopaki, po co wam to? Następnie rzucamy okiem na różne struktury w tym miejscu, takie chociażby domki rodzinne, które możesz sobie wynająć. Znajduje się tutaj również wiele innych, różnorodnych domków, w których mógłbyś sobie zamieszkać i są one bardzo przytulne, przepięknie urządzone oraz każdy z nich, na wypadek nagłej burzy, ma alarm przeciwburzowy. Oczywiście, żebyś miał pewność, że absolutnie nic ci się tam nie stanie. Nie odpowiadaj na pukanie do drzwi. Następnie zostajemy wprowadzeni do mitologii Moonlight Acres.
W 1935 roku zaczęły krążyć pogłoski o dziwnych, dobrze ubranych mężczyznach odwiedzających obóz. Mówi się, że mężczyźni prosili o wejście do chaty administratora obozu każdej nocy przez lata. Pewnej nocy zawarto umowę z obcymi mężczyznami, a ci opuścili obóz i nikt nigdy więcej ich nie widział. Inny popularny myt z lat 30. opowiada o okolicznych turystach, którzy wielokrotnie widzieli skinwalkerów w okolicy. Dla tych, którzy nie wiedzą, skinwalker to zmiennokształty humanoid, który jest w stanie przybrać formę dowolnej formy życia. Jednakże nie wiadomo, czy to dokładnie o tych samych skinwalkerów chodzi w Gemini Home Entertainment. Jednakże patrząc na informacje, których dowiedzieliśmy się na temat woodcrawlerów, którzy funkcjonują w bardzo podobny sposób, udając ludzi, będąc fałszywymi ludźmi, mam wrażenie, że chodzi o nich. Następnie dowiadujemy się o opiekunach obozu, takich jak Adam Lewisch, Barry Johnson, Truman Michaels, Bethany Newman, Alec Davison oraz Dorothy Bates. Aczkolwiek najbardziej wyróżnia się ten kolega, będący bardzo podobny do Woodcrawlera, którego widzieliśmy w odcinku pod tytułem Deep Blue. Wygląda absolutnie identycznie. Dodatkowo są oni wymienieni jako nosiciele. Nosiciele czegoś. Dodatkowo ich zdjęcia są zablurowane, nie widzimy ich wizerunków. Dodatkowo z tego jednego zdjęcia Woodcrawlera jesteśmy w końcu w stanie oszacować, jak ogromne potrafią one być. I generalnie to zdjęcie daje mi absolutnie vibe starych prac Trevora Hendersona, które jeszcze kiedyś analizowałem na swoim kanale, kiedy miałem 14-15 lat. To były dobre czasy, jak je pamiętacie, napiszcie o tym w komentarzach na dole, będzie mi naprawdę mega miło. Natomiast leży tutaj pewien problem, mianowicie w pierwszym odcinku widzieliśmy również jednego z Woodcrawlerów, który jest jednak dużo mniejszy od tego. I uważam, że wynika to z tego, iż tamten był po prostu dużo młodszym osobnikiem tego samego gatunku, który jeszcze nie zdążył się rozwinąć i urosnąć do takich rozmiarów. Mam wrażenie, że ten tutaj jest dorosły, tamten jest, nie wiem, dojrzewający czy co. Dodatkowo dowiadujemy się, że żyją oni już na ziemi od bardzo długiego czasu, bo od lat 30. Teraz natomiast musimy przeanalizować nosicieli. O co właściwie chodzi z tymi pierwszymi właścicielami i pracownikami obozu? Ano uważam, że cała symbolika rozchodzi się wokół tego, iż zostali oni zamordowani przez woodcrawlerów, a następnie stali zastąpieni właśnie fałszywymi ludźmi, innymi woodcrawlerami jako fałszywi ludzie. Możemy zakładać, że wówczas Moonlight Acres mogło zostać zamknięte, niemniej teraz jest ponownie otwarte, a jego personel zaprasza nowych turystów, aby przyjechali tam na wakacje. I patrząc na to, co stało się z pierwszymi właścicielami, myślę, że możemy być pewni, że najpewniej już nie wrócisz z tamtych wakacji, chyba że jako fałszywy człowiek. Jednakże tutaj pojawia się kilka pytań. Czy odpowiedzialni za to są prawdziwi ludzie? Czy to faktycznie prawdziwe osoby teraz pracują w tym miejscu? Czy być może to ponownie fałszywi ludzie podstawieni przez woodcrawlerów? Nie wiem, jest to na max zastanawiająca kwestia. W międzyczasie na kanale pojawiła się reklama Ledal Omen. Natomiast tą sprawą nie zajmujemy się teraz, przejdziemy do tego trochę później. Gdyż Ledal Omen jest w rzeczywistości grą w świecie Gemini Home Entertainment, którą omówić musimy sobie trochę potem. W związku z czym za moment do tego wrócimy, teraz przejdźmy do kilku następnych odcinków serii. Teraz zajmiemy się kolejną taśmą, czyli poradnikiem przetrwania w dziczy. W tym materiale niejaki Chuck Wilders będzie nam tłumaczył, jak przetrwać w dziczy. Materiał rozpoczyna się od poradnika sugerującego, co pasowałoby zabrać na wypadek wyprawy na dzikie tereny. Będzie tam m.in. nóż kuchenny, przecinek, kompas czy apteczkę pierwszej pomocy. Następnie dowiadujemy się o różnych niebezpieczeństwach, które mogą na nas czyhać w dziczy, takie jak ciernie, rowy czy niebezpieczne zwierzęta, takie jak niedźwiedzie. Otrzymujemy totalny guide poradnik, 100% no scam, legit, jak przetrwać spotkanie z niedźwiedziem. Oczywiście należy powoli odsuwać się od niedźwiedzia, gdzie jest on wielkim niebezpieczeństwem, aczkolwiek nie dlatego, że jest niedźwiedziem. Co ty? To jest skinwalker.
W związku z czym Woodcrawlerzy są nie tylko w stanie przybierać formę ludzi, aczkolwiek również i zwierząt. Następnie dowiadujemy się o trujących roślinach, takich jak trujący bluszcz, cykuta wodna czy kpina z natury, której wpływ na ludzi obejmuje halucynacje, nagły paraliż mięśniowy, zniekształcenie ciała oraz rozkład ciała. W skrócie, kpina z natury jest w stanie zmienić cię w coś, co nijak nie przypomina człowieka, zniekształci cię i zniszczy, ale nie zabije. Następnie dowiadujemy się o rzeczach, których należy unikać i jak je rozpoznać. Przede wszystkim wycie kojotów. Przecież nie chciałbyś, żeby taki wpierdolił cię po drodze. Następnie ryk pumy. A po trzecie, słuchowa halucynacja. W tym przypadku jest to krzyk człowieka, wołający o pomoc. Zatem, jeżeli usłyszysz którykolwiek z owych dźwięków, czym prędzej opuść to miejsce. W żadnym wypadku nie zbliżaj się do źródła tego dźwięku, ponieważ jeżeli ich usłyszałeś, to oni na pewno usłyszeli ciebie. I tak, jest to naprawdę niepokojące, ponieważ nagranie to przedstawia człowieka, wołającego o pomoc, który najpewniej jest właśnie na skraju śmierci i każe ci interpretować go po prostu jako słuchową halucynację i każe ci jak najdalej oddalić się od tego dźwięku, od człowieka, który prawdopodobnie potrzebuje twojej pomocy. Aczkolwiek wcale nie musi to być aż tak czarno-białe, gdyż to niekoniecznie musi być człowiek wołający o pomoc, a po prostu fałszywy człowiek, skinwalker, który po prostu chce, abyś przyszedł do owego źródła dźwięku i pomógł człowiekowi w potrzebie, którego tak naprawdę nie ma. Jest natomiast fałszywy człowiek, który chce zrobić ci krzywdę. Mając to z tyłu głowy, patrząc na to, że wszystko może być dla ciebie zagrożeniem, tak naprawdę ciężko będzie zaufać komukolwiek w świecie Gemini Home Entertainment. Następnie otrzymujemy niesamowity poradnik rozpalania ogniska w lesie. Będziesz potrzebował m.in. Suchej trawy, suchych liści, patyków, zapałek czy kamieni. I oczywiście jest duża szansa na to, że uda ci się rozpalić ognisko, natomiast jeżeli ci się nie uda, to Jack Wilders sugeruje ci, żebyś podążał za światłami. No i tutaj mamy jasny przykład człowieka wołającego o pomoc. Fałszywego człowieka, czytaj po prostu przynęte. Na wypadek, jeżeli uważasz, że zostałeś zainfekowany poprzez ranę, musisz zastosować się do tych porad. Umyj ranę wodą i mydłem, użyj antybiotyku, a następnie mocno wyrwij obcy obiekt ze swojego ciała. Teraz przechodzimy do Bledal Omen, grę stworzoną przez Regnant Computing. I tak, to jest bardzo ważny element świata Gemini Home Entertainment, więc musimy przeanalizować tę grę. A zaczniemy od materiału z reklamą gry, a dopiero później przejdziemy do analizy samej gry. I to w jej całej okazałości. Jej akcja ma miejsce właśnie w Moonlight Acres. I w samej grze dostrzec możemy różne motywy, które wcześniej pojawiały się w filmach, które już przeanalizowaliśmy w tym filmie. Wszystko rozpoczyna się w pozornie pozytywny sposób. Bohater przychodzi do lasu w Moonlight Acres. Jednakże nagle natrafia na przeciwników, których musi pokonać bronią palną. Owi przeciwnicy ubrani są w swego rodzaju mundury wojskowe, w związku z czym bardzo prawdopodobne, że do czynienia mamy z jakimś wojskiem, które przeprowadza tutaj interwencję. Co jest dość zaskakujące, ponieważ w żadnym z poprzednich odcinków nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek nawiązania do interwencji wojska czy rządu w sprawę. Jednak zdecydowanie patrząc na skalę zagrożenia, jak najbardziej byłoby to na miejscu.
Podczas dalszej eksploracji bohater natrafia na pewną inną osobę, która wydaje się być fałszywym człowiekiem. Porusza się w bardzo specyficzny sposób i chociaż wygląda jak człowiek, to zachowuje się zupełnie inaczej. Chwilę później w lesie roznosi się dźwięk alarmu przeciwburzowego Albedo. Gra każe nam uciekać i schować się w bunkrze przeciwburzowym. Tak jest, dokładnie, podczas burzy do bunkra wtargnął Woodcrawler, a wszystko to, co zobaczyliście przed chwilą, to jasne przedstawienie tego, co ma miejsce podczas burzy. Paniczna ucieczka, ukrycie się w bunkrze, aczkolwiek ostatecznie i tak jest bardzo duża szansa, że w bunkrze nie będziecie bezpieczni, gdyż dostanie się tam Woodcrawler, który będzie chciał zrobić wam krzywdę. Jest to całkiem interesujące, ponieważ zdaje się, że bohater przestrzegał wszelkich porad dotyczących bezpieczeństwa podczas burzy, o których dowiedzieliśmy się w odcinku drugim. Bohater schował się w bunkrze, w którym znajduje się foliowa półkula, a dodatkowo w bunkrze znajduje się włączone radio krótkofalowe, a mimo to i tak Woodcrawler dostaje się do środka. Zatem, czy poradnik bezpieczeństwa podczas burzy był w jakiś sposób błędny? Po prostu dzielił się z odbiorcami wadliwymi technikami bezpieczeństwa? Czy być może przedmioty, które ten sam spot reklamował, czyli alarm przeciwburzowy Albedo oraz radio krótkofalowe, były tak naprawdę błędne? Jest to dość zastanawiająca kwestia. I tak, z tego momentu w grze dowiadujemy się, że Iris jest w stanie zbliżyć się na naprawdę niebezpieczną odległość do Ziemi, co biorąc na logikę względem takich faktycznych praw fizyki, nie wiem, czy jest możliwe i pewnie jakiś bardziej ogarnięty fizyk stwierdziłby, że to w sumie głupie i bezsensowne, ale przecież to jest analog horror, tutaj wszystko jest możliwe. Jeżeli Iris jest w stanie zbliżyć się na taką odległość, to tak, mamy przechlapane. I co interesujące, Iris zbliża się do Ziemi po zmroku, co łączy się zresztą ze wzmożoną aktywnością Woodcrawlerów, o czym zaraz się przekonacie. Ponieważ musimy wgryźć się w to trochę głębiej. Little Omen posiada 5 różnych zakończeń i musimy sobie je przegadać, gdyż są to naprawdę bardzo istotne elementy fabuły Gemini Home Entertainment. Gra swój początek ma drodze tuż obok Moonlight Acres. Droga niestety jest zablokowana, jednakże w pobliżu znajdują się 2 samochody. Jedno jest tak jakby przewrócone do góry nogami z jakiegoś powodu, natomiast drugim jest pusty samochód policyjny. Naszym zadaniem jest zebranie 3 kluczy, a po zrobieniu tego uzyskujemy dostęp do sekcji z domkami w obozie. I po wejściu na teren obozu, pierwszym co rzuca się w oczy jest tablica ogłoszeniowa, na której m.in. jesteś w stanie wyczytać o wydarzeniu powiązanym ze światłami na niebie, które miejsce ma codziennie o 9:30 wieczorem, o 21:30. Druga natomiast sugeruje nam, żeby zabrać ze sobą coś, co jest nazywane SIV. Następnie wybierasz się w głąb obozu i otrzymujesz możliwość eksploracji 6 chatek. W pierwszej z nich, z tych bardziej interesujących rzeczy, znajdują się słuchawki, telewizor oraz radio krótkofalowe oraz przede wszystkim kaseta VHS Gemini Home Entertainment. W drugiej chatce znajdujemy praktycznie to samo, z tą różnicą, że tym razem nie ma w nim jednej kasety, a jest cały stos kaset. I co interesujące, na tych kasetach znajduje się chociażby poradnik bezpieczeństwa podczas burzy, aczkolwiek również kilka innych epizodów tej serii. W trzecim domku telewizor jest włączony,
kręcony i odtwarzana na nim jest jedna z kaset Gemini Home Entertainment, z której to dowiadujemy się, czym jest to całe SIV. Najdokładniej jest to wizualizator obrazu snu, który to należy podłączyć do modułu, który zresztą widzimy na komodzie w tym samym domku. Moduł ten służy do nagrywania snów, jednak nie wiadomo w jakim celu i dla jakiego użytkowania w przyszłości. W tym samym pokoju znajduje się zresztą jeszcze jeden telewizor i po strzeleniu w niego otrzymamy to. I pokrótce jest to właśnie zarejestrowana rzecz poprzez SIV powiązana z Adamem Lewiszem, czyli jednym z pierwszych właścicieli obozu, który później został przemieniony w naczynia. Natomiast w czwartej, piątej i szóstej chatce nie znajduje się nic godnego uwagi. Poza tym, że są one opustoszałe, jest w nich okropny bałagan, a szósta nawet jest trochę zniszczona. W kilku z nich znajdują się moduły SIV oraz kasety VHS z nimi powiązane. Po wyjściu z chatek bohater wybiera się do lasu, gdzie napotyka 7 wrogów. I po ich pokonaniu otrzymujemy możliwość przeczytania lokalnej gazety leżącej na ziemi, która opowiada o tym, co w Moonlight Acres się wydarzyło. Obozowicze są zrozpaczeni po odwołaniu słynnego dla Moonlight Acres wydarzenia ze światłami na niebie. Jeżeli nie możesz doczekać się tegorocznego wydarzenia ze światłami na niebie na rodzinnym kempingu Moonlight Acres, to nie śpiesz się, aby pakować walizki. Oficjalna strona Moonlight Acres została niedawno zaktualizowana, ujawniając, że wydarzenie zostało nagle odwołane bez podania przyczyny. Obozowicze są wściekli, zwłaszcza ci, którzy co roku pojawiają się w Moonlight Acres tylko po to, aby obejrzeć to wydarzenie i domagają się wyjaśnienia nagłego odwołania. Times poprosił Moonlight Acres o wywiad, ci grzecznie odmówili. To całkiem ciekawe, fajne, nie powiem, aczkolwiek dużo bardziej interesujące jest to, co możemy wyczytać na drugiej gazecie. Niestety ta gazeta jest już dużo cięższa do odczytania, niemniej osobom, które zajmowały się Gemini Home Entertainment wcześniej, udało im się ją naprawdę fajnie odszyfrować. Zaginięcie Jordana Bartza jest tylko jednym z wielu przypadków osób zaginionych, które pojawiło się ostatnio. Chociaż dochodzenie jest w toku, urzędnicy drapią się po głowach, ponieważ te przypadki nie są podobne do żadnych wcześniej zbadanych, ponieważ każda zaginiona osoba wydaje się znikać z własnej woli. Czy ci ludzie mogą doświadczać jakiejś masowej histerii? Mówi zastępca szeryfa Lawrence Blaine. Zatem po pierwsze, obóz jest najpewniej zlokalizowany w Kanadzie. Po drugie, nagłe odwołanie widowiska ze światłami na niebie może łączyć się z tym tajemniczym zaginięciem w pobliżu, albo wieloma zaginięciami. Pytanie tylko, kto za nimi stoi. No dobra, wszyscy wiemy, kto za nimi stoi, prawda? Idąc dalej, trafiamy do chatki, w której to znajdują się obrazy przedstawiające kemping w różnych okresach czasu. Pierwszy obraz przedstawia kemping z lotu ptaka, drugi obraz przedstawia wejście na teren kempingu w 1982 roku, trzecie prezentuje basen na kempingu w 1988 roku, czwarte to natomiast grupowe zdjęcie personelu obozu zrobione w 1984 roku. W tym samym pomieszczeniu znajduje się również olbrzymia półka, na której znajdują się konkretne kasety VHS. I patrząc na ich opisy, bardzo prawdopodobnym jest, że są to zarejestrowane sny poprzez SIV, należące na przykład do pracowników obozu na przestrzeni lat, chociaż no nie jestem pewien. Nieopodal jest również kilka komputerów oraz drzwi prowadzące z reguły donikąd. Niemniej po wejściu do tego pomieszczenia w jakiś sposób, dostajemy się do miejsca, w którym znajduje się masa monitorów oraz kilka notatek o następujących treściach. To coś patrzyło na mnie. Chcę zjeść obóz. Boję się, że ci mężczyźni powrócą. Moja twarz zanika. Słyszę głosy. Plama na mojej szyi urosła. Dziś wieczorem jest ognisko, ale ja zostanę w twojej sypialni. Dzisiaj jest wydarzenie ze światłami na niebie. Powiedziano mi, że mężczyźni będą na nim obecni. Być może teraz dadzą nam spokój. Przede wszystkim ciekawe jest to nawiązanie do plamy na szyi. Zupełnie jakbyśmy mieli do czynienia ze swego rodzaju infekcją, która na przykład może zmienić się w fałszywego człowieka albo nawet wood crawlera. Aczkolwiek przynajmniej w tym momencie nie jesteśmy w stanie tego nijak potwierdzić. Po drugie, w owych kartkach mowa jest o mężczyznach, którzy przychodzą do obozu i czegoś chcą. A w jednym z przednich odcinków na temat obozu, kiedy dowiadywaliśmy się o miejscowych mitach i legendach, usłyszeliśmy o legendzie z lat 30. o mężczyznach, którzy również wtedy przyszli do obozu i wyraźnie czegoś chcieli. Zdecydowanie jest to nawiązanie do tego samego tematu. Idąc dalej przez las, natrafiamy na coś, co najprawdopodobniej jest kpiną z natury. Dodatkowo w środku tego czegoś znajduje się zdeformowany człowiek. Wtedy tuż za nami pojawia się najprawdopodobniej fałszywy człowiek. Thank you.
I teoretycznie wszystko jest okej. Przeżyliśmy burzę, no ale właśnie teoretycznie. Ponieważ po wyjściu ze schronu słyszymy człowieka wołającego o pomoc i musimy znaleźć go i pomóc mu. Człowieku, ty wiesz, w jakim uniwersum jesteśmy. To nie jest człowiek, to jest fałszywy człowiek i nie możemy do niego podejść, bo on nie chce dla nas dobrze. Jednakże oczywiście, że możemy podejść do tego człowieka i po zrobieniu tego okazuje się, że nie wygląda on jak normalny człowiek, tak jakby jest fałszywy, ale poza tym jest jakby zainfekowany czymś. Maś o bardzo podobnej teksturze widzieliśmy w jednej z chatek, w tej zniszczonej chatce. I oto, moi drodzy, jest zakończenie gry. Przynajmniej pierwsze z kilku zakończeń. Przechodzisz grę od początku do końca i na samym końcu spotykasz Iris, która zmierza w kierunku Ziemi. Żeby otrzymać drugi ending, musisz rozpocząć grę i rozegrać ją w dokładnie ten sam sposób, aż do momentu, kiedy natrafisz na swoich przeciwników. Pokonujesz ich wszystkich, a następnie wracasz do budynku administratora obozu i wchodzisz do tego pomieszczenia z monitorami oraz notatkami na Ziemi. Notatkami na temat tych tajemniczych mężczyzn, którzy przychodzą do obozu. Następnie obracasz się, a tuż za tobą znajduje się to. On, manekin. Koniec gry, przegrałeś. I tak, to jest pierwszy raz w historii Gemini Home Entertainment, żebyśmy spotkali tą postać. Wcześniej nigdy tego kogoś nie widzieliśmy. Żeby otrzymać ending numer 3, musisz zrobić wszystko w dokładnie taki sam sposób, jak przy okazji pierwszego endingu. Z tą różnicą, że po przyjściu do kpiny z natury nie uciekasz do bunkra, a biegniesz do ukrytego przejścia, które pozwoli ci wejść do rodzinnej sekcji obozowiska. Tam odnajdujesz ukryty klucz, a następnie biegniesz w drugą stronę, gdzie odnajdujesz tarczę strzelecką namalowaną na ziemi i musisz do niej strzelić, tak, w ten najlepszy punkt. I po zrobieniu tego musisz wrócić się na sam początek i wejść na drogę tuż obok obozowiska i następnie miejsce będzie miało to. W endingu czwartym musisz pokonać swoich wrogów oraz strzelić w kilka innych tarcz, które są ukryte na mapie. Następnie podczas powrotu natrafisz na wnękę, która zaprowadzi cię w zupełnie nowe miejsce, kompletnie pokryte tą dziwną, zaraźliwą mazią. Usłyszysz tam odgłosy postaci oddali. I będąc tam, po prostu wskakujemy do dziury wypełnionej mazią i otrzymujemy czwarty ending. Thank you.
Teraz piąte zakończenie. True ending. Robimy wszystko w dokładnie ten sam sposób co wcześniej. Zabijamy wrogów, podchodzimy do kpiny z natury oraz zbieramy sekretny klucz. Następnie staramy się wrócić na drogę, niemniej po drodze odnajdujemy wnękę z czwartego endingu. Przechodzimy tamtędy i natrafiamy na grupę przeciwników, którzy nie atakują nas. I idziemy jasno wytyczoną ścieżką w kierunku drzewa. Nie do końca drzewa, a statuły. Statuły rytualnej. Koniec gry, ale nie do końca. Przesuwające się ścięgna kształtują anatomię. Obecnie jest mniej zwierząt gospodarskich. Nieszczęsne ręce pukają w moje okno. Kły obcego drapią ścianę. Rosnące pęknięcia przeciekają czerwienie. Deski podłogowe skrzypią, kiedy śpię. Pole ma oczy, płonące głęboko, stają się niespokojne. I to jest zakończenie Leda Lumen. I zdecydowanie jest tutaj bardzo wiele do przegadania. Tajemnicze manekiny, rejestrowanie swoich snów, ten dziwny rytuał na końcu, dziwna maź oraz dziura pełna tej mazi, czy Iris zbliżająca się do ziemi. Więc zacznijmy od manekinów. Czym są? Nie mamy zielonego pojęcia. Na pewno pełnią bardzo istotną rolę. I gdybym miał teoretyzować, strzelałbym, że chodzi tutaj o mężczyzn, którzy przychodzili do obozu. Są oni wspomniani m.in. w notatkach oraz w legendzie z lat 30. Następnie dziura w lesie oraz ta specyficzna maź, z pewnością łączy się to z woodcrawlerami. Sama maź łączy się najpewniej ze swego rodzaju infekcją, co do której nadal nie jesteśmy pewni, czym jest oraz w jaki sposób infekcja jest przekazywana. Najpewniej właśnie przez tą maź, gdyż fałszywy człowiek, którego spotykamy w Leda Lumen, jest pokryty w całości tą mazią. Dziwny rytuał na końcu? W tym momencie będzie to jeszcze dużo ciężej sprecyzować. Niemniej pewni możemy być, że w Moonlight Acres odprawiane były jakieś rytuały nieopodal pewnej statuły i bardzo prawdopodobne, że są one powiązane z obecnością tych tajemniczych mężczyzn, do których mowa była wcześniej. Niemniej do tego tematu jeszcze sobie wrócimy w bardzo zaawansowanym wydaniu. Sama gra ma w ogóle bardzo negatywny, pesymistyczny wydźwięk. W każdym zakończeniu dzieje się coś złego, a większość zakończeń w tej grze to po prostu game over, zupełnie jakbyśmy mieli do czynienia z game overem dla Ziemi. Nawet policja, która pojawiła się na miejscu, tak jak gdyby nic nie wskórała w sprawie, pozostawili po sobie swój radiowóz, a sami pewnie gdzieś zniknęli. Ponadto w obliczu burzy nawet bunkier nie jest w stanie ochronić się przed woodcrawlerami ani przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. Dodatkowo do ziemi zbliża się wygłodniałe oko, jak gdyby nie ma tutaj żadnej nadziei i nie ma w jaki sposób walczyć z tym wszystkim. Bardzo możliwe, że to właśnie sugeruje ten rytuał. Sugeruje poddanie się temu wszystkiemu. Zaprzestanie jakichkolwiek oporów, gdyż są one po prostu bezsensowne. Mając to z tyłu głowy, przejdźmy do następnej taśmy. Wizualizator obrazu snu. W skrócie SIV.
Ponownie materiał został stworzony przez Harbinger Technologies, którzy ponownie promują swoje najnowsze dzieło, jakim jest wizualizator obrazów snu, SIV. Jest to urządzenie, za którego pośrednictwem jesteśmy w stanie zajrzeć do snów innych osób, a nagranie, które teraz oglądacie, jest poradnikiem jego użytkowania. Na samym początku zapoznajemy się z samym urządzeniem, a następnie sposobem jego podpięcia. I jak gdyby gdzieś już to widziałem. No tak, to jest dokładnie ta sama taśma, którą widzieliśmy na telewizorach Weleda Lomen. I oglądając taśmę dalej, doświadczycie wizualizację obrazu snu u osoby znanej jako Levi Jacobs, której rejestracja snu rozpoczęła się o 5.24 rano 12 grudnia, a zakończyła zaledwie 6 minut później o 5.30. I to właśnie w jego śnie, po raz pierwszy w całej serii, za wyjątkiem Ledal Omen, widzimy tą manekinową postać. Co ciekawe również, ta sama manekinowa postać jest wykorzystywana w tym filmie w celu prezentacji osoby, której sny są właśnie wizualizowane. Osoby z headsetem SIV na głowie. Otóż, żeby skorzystać z SIV, musisz najpierw założyć headset na głowę, podpiąć go do modułu i pójść spać. Najpierw położyć się w łóżku oczywiście. Teraz rzucamy okiem na wizualizację obrazu snu u osoby znanej jako Adrian Gordon, która rejestrowana była między 4.06 a 4.10 rano 24 czerwca. I w ten oto śliczny sposób materiał ten dobiega końca, tylko że nie. Ponieważ doświadczymy jeszcze jednej wizualizacji obrazu snu, to osoba znana jako Jack Dean, która rejestrowana była pomiędzy 3 rano 6 maja a 18.17 9 maja. Chłop siedział 3 dni z tym ustrojstwem na głowie i rejestrował sobie sen. Nieźle. I w jego wizualizacji znalazła się ta manekinowa postać, która usiadła obok łóżka, w którym ten spał. Tak, interesujące. Następnie dowiadujemy się, że przedstawione obrazy mają miejsce tylko i wyłącznie w snach, które nie są rzeczywistością i nie mogą przewidywać przyszłości. Następnie doświadczamy wizualizacji obrazu snu u osoba znanego jako Joseph Allen, którego wizualizacja rozpoczęła się o 4.06 rano 24 czerwca, niemniej nie wiemy, kiedy się zakończyła. A to z tego powodu, że Joseph Allen nadal śpi. On nigdy się nie obudził. I co istotne, w jego śnie widzimy Iris, która właśnie zbliża się do Ziemi. I to jest całkiem interesujące, ponieważ sny rzekomo mają nie przedstawiać rzeczywistości, niemniej sytuacja z Iris to coś, co aktualnie w Gemini Home Entertainment ma miejsce na Ziemi. Więc albo firma kłamie i pokazuje coś, co faktycznie ma miejsce, albo to po prostu wytwór wyobraźni, coś, co ma miejsce w głowie Jacka, na podstawie przeżyć, których sam doświadczył. Samo imię Jack w serii pojawia się do tej pory dwukrotnie. Raz przy okazji historii napisanych przez sztuczną inteligencję, drugi raz natomiast w poradniku przetrwania w lesie, Jack Wilder. I w tej sytuacji również otrzymujemy imię Jack i moim zdaniem nie jest to przypadek, gdyż mniej więcej w momencie publikowania tamtego materiału na kanale Gemini Home Entertainment pojawił się post, w którym to podzielono się z nami wycinkiem z gazety, z którego dowiedzieliśmy się, że ekspert od życia w dziczy, Jack, zaginął w maju tego samego roku. Jego zaginięcie było przedmiotem ogólnokrajowej obławy i rzekomo zaginął podczas kręcenia nowego programu specjalnego, którego celem była ochrona i oświecenie osób poszkodowanych najpewniej przez działalność Iris. Co interesujące, miesiąc jego zaginięcia oraz miesiąc poddania Jacka Deana wizualizacji obrazu snu to maj, to dokładnie ten sam miesiąc. Jack Wildren zaginął w maju, a Jack Dean został poddany wizualizacji 6 maja i był jej poddany przez 3 dni. Tak więc wniosek nasuwa się sam i jeszcze nim spytacie, Jack Wilder, czytaj Jack Dziki, Dziki Jacek, gościu, który jednocześnie jest ekspertem od życia w dziczy i prowadzi o tym
program w telewizji, zdecydowanie ma nazwisko bardzo pasujące do roli prowadzącego takiego programu. Na pewnie parę osób tak stwierdziło, aczkolwiek zdecydowanie Jack Wilder to pseudonim nadany mu do bycia hostem swojego programu. Więc Jack Wilder to tak naprawdę Jack Dean i śmiem twierdzić, że poddanie go 3-dniowemu okresowi wizualizacji obrazu snu mogło doprowadzić do jego śmierci. A co jeżeli powiem wam, że ten pierwszy odcinek Gemini Home Entertainment, czyli najdziwniejsze zwierzęta świata, to jeden z tworów Jacka? I cały ten materiał, w którym przyglądał się najdziwniejszym zwierzętom świata, w tym numer 3, Woodcrawler, to tak naprawdę jego materiał i to on stał za kamerą w momencie, kiedy natrafił na Woodcrawlera oraz na fałszywych ludzi. I dobrze wiemy, że pod koniec tego pierwszego odcinka został on przez fałszywych ludzi zaatakowany, aczkolwiek jednocześnie wiemy, że został on podany SIV. W związku z czym zdecydowanie wydarzenia te muszą mieć ze sobą związek i ostatecznie doprowadziły one do jego śmierci. Aczkolwiek, żeby to jeszcze podeprzeć, musimy przeanalizować kolejne odcinki tego cyklu, więc teraz przejdźmy do następnego, czyli do gier dla dzieci. Ten materiał to po prostu lista zabawnych, klasycznych gier dla dzieci na wypadek, gdybyś się nudził i chciał się pobawić. Tak więc najpierw dowiadujemy się o pierwszej grze, czytaj zabawie wchowanego. Kiedy to jeden z graczy zostaje wybrany, żeby szukać całej reszty. Źnoziem kuchennym, ciebieś. I wiadomo, jakie są zasady gry, chyba że twój kolega to Skinwalker. Otóż nie tym razem. I następną grą, o jakiej się dowiadujemy, jest Freestack. Tak, najprościej mówiąc, porównałbym tę grę do Berka, bo jej zasady są praktycznie identyczne, więc potocznie stańmy przy tym, że jest to Berek, a nie coś innego. Trzecia gra to gra w sardynki, czytaj chowanego, na zasadzie tym razem jedna osoba się chowa, a cała reszta go szuka. Bez sensu. Natomiast najlepsza jest czwarta gra, czyli nakarm drzewa. Tutaj zasady są bajecznie proste. Wszyscy gracze czekają, aż się ściemni i kiedy rodzice pójdą spać. Wtedy należy wyjść z domu i zebrać swoich przyjaciół, a następnie wybrać się do lasu. I iść na tyle głęboko, by nie widzieć już żadnych świateł. Jak coś, jak to ogląda jakaś osoba młodsza, to jest analog horror, nie róbcie tego. To jest oczywiste, ale mówię to na wypadek, gdyby oglądał to ktoś młodszy, kto nie jest dostatecznie rozgarnięty. Następnym krokiem jest wydarcie się w środku lasu, w nocy. I tak, po pierwsze, to jest bezsensowna zabawa, aczkolwiek po drugie, jest to interesujące przeciwieństwo tego, co mówił nam Jack w filmie o przetrwaniu w lesie. Jack, który sugerował nam zapalenie świateł, podążanie za światłami i ogólne zachowanie spokoju. Natomiast ten materiał to po prostu wysłanie tych ludzi, którzy to oglądają, czy tutaj po prostu dzieciaków na śmierć. Ponieważ jak wiadomo, aktywność fałszywych ludzi oraz Woodcrawlerów w nocy jest wzmożona, a zastosowanie się do podanych w tym filmie porad jest skazaniem się na śmierć. No chyba, że dokładnie to autor miał na myśli. Gra dobiega końca, kiedy las jest najedzony. Yeah!
Zatem teraz musimy to przeanalizować. Nakarm Las to gra, która dosłownie prowadzi dzieci na pewną śmierć do lasu. Dosłownie na pożarcie, prawdopodobnie przez woodcrawlerów. Wydarzenie z lasu obserwujemy poprzez kolejno pojawiające się zdjęcia. W tym chociażby istotne jest trzecie zdjęcie, kiedy widzimy światła na niebie. Najpewniej jest to wygłodniałe oko. No, ewentualnie świecące oko woodcrawlera. Takiego gigantycznego woodcrawlera. Dodatkowo, jeżeli nie zauważyliście, to las stanowi tutaj największe zagrożenie. Możemy go uznać za swego rodzaju wylęgarnię albo spawner woodcrawlerów. To tam pojawiają się. Już wielokrotnie na przestrzeni całej serii, biorąc również pod uwagę Leda Lomen, otrzymywaliśmy poszlaki sugerujące, że to właśnie z lasu mogą one przychodzić. Patrzcie chociażby na głęboką dziurę z mazią z Leda Lomen. Ona również znajdowała się wewnątrz lasu i czy możemy ją uznać za takie legowisko woodcrawlerów? Nie wiem, ale wkrótce się przekonamy. Ten materiał został sporządzony przez firmę Optica Video i zapamiętajcie to. I patrząc na to, że dzieci oglądające tą taśmę są wysyłane do lasu, dosłownie na pożarcie, to czy oznacza to, że woodcrawlerzy potrzebują pożywienia? Potrzebują żywić się żywymi organizmami takimi jak dzieci, czy chociażby, to już nie jest żywe stworzenie, ale radiowóz policyjny na samym końcu? Dodatkowo patrząc na zadanie i funkcję tej taśmy, czy wcale nie sugeruje wam to, że jest to taśma wprowadzająca ludzi w błąd, która dosłownie nakazuje dzieciom iść do lasu na pewną śmierć i zostanie pożartymi przez woodcrawlerów? Zupełnie jak gdyby dystrybucja tej taśmy miała zapewnić im pożywienie? W związku z czym, czy firma Optica Video nie działa również na ich korzyść? Czy to ona również nie ma interesu w karmieniu woodcrawlerów dziećmi, w zapewnianiu im pożywienia? W związku z czym, biorąc pod uwagę promowanie takich treści przez Jiminy Home Entertainment, możemy pod absolutnie każdym względem wziąć ich pod wątpliwość i w sumie nie tylko samą firmę, ale też moralność ludzi w niej działających. Aczkolwiek, żeby popchać to jeszcze dalej, musimy obejrzeć następne taśmy i je przeanalizować dogłębnie. Teraz przechodzimy do następnego filmu, czyli zaawansowany pojazd kopalniany. I tym razem materiał pochodzi od firmy NAMAD, Northern Alberta Mining and Development. Czyli w skrócie firma kopalniana z północnej Alberty. W tym materiale przedstawiona zostaje nam nowa rewolucyjna technologia, w tym przypadku w postaci zdalnie sterowanej maszyny zdolnej do kopania głębokich tuneli, co tam wiercenia tuneli. Jest to naprawdę rewolucyjna sprawa, gdyż zmniejsza jakiekolwiek ryzyko śmierci człowieka, który właśnie miałby wiercić taki tunel ręcznie w innej maszynie. Tutaj wszystko miejsce ma zdalnie, więc nikt poza maszyną nie będzie zagrożony. W zasadzie obserwujemy, jak pojazd schodzi coraz głębiej i głębiej na głębokość 145 metrów. I widać, że maszyna dokopała się do swego rodzaju gniazda, legowiska, ponieważ po jaskiniach rozprzestrzenia się pewna dziwna substancja, bardzo podobna do tego, co widzieliśmy w Leda Lomen. W związku z czym najpewniej widzimy tutaj legowisko woodcrawlerów. Krew pompuje się przez żyły ogrodu. Trupy dojrzewają.
Tak więc podsumujmy to, co tutaj zobaczyliśmy. Zatem zaawansowany pojazd górniczy do wiercenia tuneli schodzi na głębokość 145 metrów pod ziemię. Natrafia na miejsce, które wydaje się być siedliskiem Woodcrawlerów, czymś naprawdę głębokim, co później zostaje określone mianem ogrodów. Dowiadujemy się również o mutacji, która zachodzi od serca, w związku z czym śmiało możemy stwierdzić, że Woodcrawlerzy schodzą bardzo głęboko do, w cudzysłowie, serca Ziemi, serca naszej planety i mutują je od środka. Infekują Ziemię od wewnątrz. Stąd bierze się ta dziwna, żylasta, czerwona substancja, ten swego rodzaju osad, co do którego jeszcze konkretnych rzeczy dowiemy się za niedługo. Które dopiero się rozwijają. Teraz przechodzimy do następnej taśmy, jaką jest choroba głębokich korzeni. Tym razem do czynienia mamy z taśmą edukacyjną dostarczoną przez okoliczny Departament Zdrowia. I w tym materiale dowiemy się o chorobie znanej jako choroba głębokich korzeni. I materiał jest podzielony na kilka sekcji, zaczynając od sekcji powiązanej z korzeniami. Na samym początku dowiadujemy się, że korzenie zaczynają rosnąć z cebulek. Wówczas rozpoczyna się proces ich rozwoju. Korzeń będzie rozwijał się do momentu kontaktu z kością. I wraz z momentem nawiązania tego kontaktu, korzeń będzie mógł rozprzestrzenić się po organizmie. Co zresztą sugeruje nam, że do czynienia mamy z chorobą, na którą zachorować może człowiek, czytaj po prostu każdy z nas. Choroba głębokich korzeni to schorzenie, na które zachorować może człowiek. Kolejną sekcją są skurcze, z której dowiadujemy się, w jaki sposób można zarazić się tą chorobą. Jeżeli chodzi o sekcję związaną z zarażeniem, nie za bardzo wiemy, jak mógłbym to właściwie interpretować. Niemniej obiekt, który tu widzimy, czytaj osoba, leży w łóżku, czyli teoretycznie nie potrzeba za bardzo niczego, żeby ona się zaraziła, co jest całkiem zastanawiające, patrząc na to, że kolejne odcinki serii sugerują nam, że potrzebny do zarażenia jest kontakt z osobą zarażoną, więc może zostańmy przy tym, a nie grzebmy w tym bardziej. Następnie cebulki. Cebulki zazwyczaj pojawiają się na po prostu odsłoniętych częściach ciała, takich jak ręce, nogi czy szyja. I cebulki są pierwszym widocznym syndromem głębokiej choroby korzeni. Mogą one mieć od 2 do 10 cm, co oznacza, że mogą rosnąć niezauważone w dowolnej jednostce czasu. Dodatkowo to dosłownie wygląda jak pieprzyki, więc sprawdźcie, czy nie macie głębokiej choroby korzeni czy coś. Oczywiście żartuję. W okolicy cebulki w miarę procesu rozwoju korzenia pojawiać będzie się widoczna wysypka. Na strefie widzimy również, że z cebulki po drugiej stronie skóry, czyli od zewnątrz, również wyrośnie coś w stylu, nie wiem, włosa czy czegoś takiego. Najpewniej to nie jest włos, ale dokładnie tak wygląda. Jeżeli podejrzewasz, że osoba, którą znasz, zaraziła się głęboką chorobą korzeni, musisz zadać jej następujące pytania w celu diagnozy. Po pierwsze, zapytaj się, czy są w stanie powtórzyć imię ich matki. Po drugie, zapytaj się, czy nie przestali czasem śnić. A po trzecie, czy czują nowe kości w ich ciałach.
I miejmy to za sobą, głęboka choroba korzeni powoduje przemianę człowieka w Woodcrawlera. Zatem mając to z tyłu głowy, czy wcześniej na przestrzeni wydarzeń całej serii nie mieliśmy podobnej sytuacji? Kiedy ludzie zostali przez coś zarażeni i przemieniali się w coś innego? Otóż chyba tak. Przenieśmy się do wideo informacyjnego odnośnie obozu. Kiedy dowiedzieliśmy się o pierwszym personelu Moonlight Acres i kiedy stwierdziliśmy, że zostali oni zastąpieni fałszywymi ludźmi. Zostali oni tam określeni naczyniami, jakby nosicielami czegoś. Prawdopodobnie nosicielami zarazy. Choroby głębokich korzeni. Ponieważ jeżeli chodzi właśnie o chorobę głębokich korzeni, do czynienia mamy z plagą. Chorobą rozprzestrzeniającą się poprzez kontakt bezpośredni. Jest to choroba, która ostatecznie prowadzi się do przemiany Woodcrawlera, co sprawia, że nie tylko zaczynasz polować na ludzi, ale również rozprzestrzeniać chorobę pośród nich. Najczęściej pośród pojedynczych rodzin w ich domach, ponieważ one niczego się nie spodziewają. Reasumując, jeżeli zmienisz się w Woodcrawlera, to nie tylko rozprzestrzeniasz tę chorobę pośród innych ludzi, którzy później również zamienią się w Woodcrawlerów, aczkolwiek również osadzasz na ziemi fałszywych ludzi w miejscach prawdziwych ludzi, którzy zmieniają się w Woodcrawlerów. Przynajmniej tak mi się to wydaje. Jakbym miał to rozrysować, to wyglądałoby to mniej więcej tak. Jesteś Woodcrawlerem i rozprzestrzeniasz chorobę, którą zarażasz ludzi, którzy następnie otrzymują nowe kości i zamieniają się w Woodcrawlera, który robi dokładnie to samo, aczkolwiek jednocześnie każdy z was w miejscach, w których wcześniej występowali prawdziwi ludzie, osadza fałszywych ludzi, którzy działać mogą albo jako przynęta, albo może nawet mogą rozprzestrzeniać chorobę, co też nie jest nijak potwierdzone. Poniekąd jest to droga ewolucji, a poniekąd łańcuch pokarmowy. Teraz przechodzimy do następnej taśmy, czyli raport miesięcznego progresu. I tutaj ponownie spotykamy się z Raynet Computing. W tym materiale poznajemy kilku pracowników Raynet Computing oraz dowiadujemy się o projekcie dotyczącym rozwoju technologii ich sztucznej inteligencji. A następnie otrzymujemy update'y w czterech różnych kwestiach. Przetwarzanie komputerowe, postęp predykcyjny, unikanie awarii oraz komunikacja ACL. Zaczynamy od pierwszego punktu, skąd dowiadujemy się, że możliwości sztucznej inteligencji bardzo wzrosły. I teraz ma ona możliwość m.in. tworzenia modeli 3D, takich jakie widzieliśmy w Lethal Omen. One są identyczne. W drugim punkcie dowiadujemy się, że komputery za niedługo będą mogły szacować albo po prostu przewidywać wydarzenia w przyszłości, co na przestrzeni następnego roku ma znacząco wpłynąć na rozwój technologii, przede wszystkim tego, co tworzy Raynet Computing. W trzecim punkcie dowiadujemy się o unikaniu porażek za sprawą nowych technologii, uzyskanej dzięki wsparciu i mądrości ich klienta, którego tożsamości nie znamy. Dodatkowo dowiadujemy się, że całość komunikacji pomiędzy Raynet Computing a ich klientem została nagrana poprzez pokój monitorujący ACL w październiku. I owa komunikacja wygląda w ten sposób. Mary widzi bramę śmierci. Śpiący są pożerani w całości. Naczynie wpływa do paszczy. Szczęka się rozszerza. Rzeczy krążą po żerowiskach.
Zwiastun stróżuje na próżno. Mary słyszy skrzypienie. Wygłodniałe oko zostaje powitane. Jack jest teraz z nami. Jack jest teraz z nami. Całkiem interesującego mnie tego klienta, aczkolwiek przez ostatnie kilka minut obserwowaliście, w jaki sposób funkcjonuje owa sztuczna inteligencja. Co interesujące, wraz z kontaktem z klientem, komputery zostają widocznie zainfekowane chorobą głębokich korzeni, co sugerowałoby, że choroba ta może również rozprzestrzeniać się przez komputer, przez medium. Chyba już wiemy, skąd wziął się The Bold One Phenomenon. Dowiadujemy się również, że owy kontakt z klientem to w rzeczywistości iteracja numer 1417, czyli niejako 1417 wersja tej samej historii, czyli wychodzi na to, że to jest 1417 wersja tej samej historii o Jacku i Mary, którą widzieliśmy, z którą zapoznaliśmy się jeszcze na samym początku tej serii. Dodatkowo komunikacja następuje poprzez swego rodzaju anteny, najpewniej na dachu budynku, a tajemniczym klientem, z którym się kontaktują, jest samo Iris, która jednoznacznie przemawia, tworząc swego rodzaju linię komunikacji między ludzkością a tym, co żyje na Iris, cokolwiek to jest. Na samym końcu zresztą dowiadujemy się, że Regnat bardzo ochoczo kontaktuje się z tajemniczym klientem, nie wiedząc, kim on jest, aczkolwiek będąc zadowolonym, że kontaktują się z kimś spoza naszego świata. W związku z czym wyglądałoby na to, że to wcale nie sztuczna inteligencja pisze te wszystkie scenariusze, te iteracje tej samej historii, a są to odpowiedzi od Iris. To Iris je tworzy, albo ktokolwiek z Iris nadaje. I patrząc na cały kontekst tej opowieści, to trochę jakbyśmy słyszeli dokładnie to, co miejsce ma w świecie Gemini Home Entertainment. Ludzie są pożerani przez Woodcrawlerów, a Ziemia jest pożerana przez Iris. Samo twierdzenie Mary widzi wrota śmierci może odnosić się do Saturna, który wcześniej został opisany właśnie jako wrota. Dowiadujemy się jednocześnie, że owa brama zanika, a Iris w tym samym czasie pochłania wszystko na swojej drodze. Idąc dalej, określenie zwiastun, czytaj Harbinger po angielsku, nawiązuje do Harbinger Technologies, czyli jednej z firm, z którymi już się poznaliśmy, która produkuje dość szemrane rzeczy i jak widać Iris jest świadome ich istnienia oraz ich działalności, która jest dość próżna. Niedoskonała. Niedoskonała ze względu na nieskuteczność produktów produkowanych przez Harbinger Technologies. Na przykład bunkier przeciwburzowy, do którego z łatwością dostaje się Woodcrawler w Ledalomen, co jak wcześniej zauważyliśmy, sugeruje, że ich technologie są po prostu nieskuteczne, nie działają i bardziej prowadzą ludzi na śmierć, niżeli faktycznie im pomagają. W tej iteracji znajduje się również nawiązanie do Jacka i mowa o tym, że teraz należy do nich, że teraz jest nimi. Najpewniej chodzi tutaj o to, że Jack zmutował i sam stał się Woodcrawlerem. Nie wiadomo, kiedy mogło mieć to miejsce, albo w momencie, kiedy został zaatakowany przez fałszywych ludzi, albo w momencie, kiedy był podany wizualizacji obrazu snu. Uważam, że obydwie opcje są prawdopodobne, jednakże nie wiemy, która bardziej, chociaż moim zdaniem, mimo wszystko, wizualizacja obrazu snu bardziej mi się tutaj klei. Teraz przechodzimy do następnego odcinka, czyli do imprezy wigilijnej. I materiał ten przynosi nas do, uwaga, imprezy wigilijnej z kempingu Moonlight Acres z roku 1985. I co jest interesujące w przypadku tego materiału, za filmowanie, czytaj za wideografię, odpowiada nikt inny jak Jack Dean oraz Mary Dean. Co daje nam jeszcze więcej kontekstu do wspomnianych opowieści o Jacku i Mary. Oni byli małżeństwem, Jack i Mary, Jack Dean i Mary Dean. Zobaczymy, co powie nam ten materiał więcej. Wszystko rozpoczyna się w naprawdę pozytywny sposób do momentu nadejścia burzy.
Tak jest, na imprezie wigilijnej pojawiła się postać bardzo podobna do Woodcrawlera, która jednak nie jest nim. Jest wyraźnie dużo większa, dużo bardziej zmutowana i na pewno przyszła od nich. Następnie widzimy zdjęcie chatki nad jeziorem, czyli domu, w którym miejsce mają wszelkie uroczystości. Tutaj widzimy Alexa Whittlera oraz filmografa Jacka Deana. Tutaj widzimy Mary, która nie wygląda jak zwykły człowiek, a jak to coś, co przed chwilą zaatakowało ludzi podczas wigilii. W związku z czym, czy sugeruje nam to, że Mary Dean, o której dowiedzieliśmy się na samym początku, w dniu wigilii została zarażona głęboką chorobą korzeni, której wiemy, że rozwój jest bardzo wzmożony po kontakcie z kością, wskutek czego przemieniła się w to coś na końcu. Zatem, czy ta transformacja po kontakcie z kością jest aż tak szybka? Jest to mocne i przerażające. Sprawa wygląda prawdopodobnie w taki sposób, że Jack i Mary, którzy najpewniej byli małżeństwem, wybrali się na ową uroczystość wigilijną w celu nagrania stamtąd materiału, a Mary wchodząc tam już była zarażona, jednakże możliwe, że symptomy jeszcze się nie ukazały i po prostu nie była świadoma tego, czego jest nosicielką. Bardzo możliwe, że jej transformacja dobiegła końca albo w ogóle rozpoczęła się w błyskawicznym tempie w momencie, kiedy ta wyszła na dwór, co zresztą widzimy na nagraniu. I tak, to oznaczałoby, że ona przemieniła się mega szybko. Aczkolwiek film nie daje w ogóle miejsca na jakiekolwiek inne wyjaśnienie, nawet jeżeli brzmi to totalnie, absolutnie naciąganie. Teraz przejdźmy do następnego, tym razem przedostatniego materiału. Tym razem ponownie do czynienia z materiałem stworzonym przez Optica Video. Materiał rozpoczyna się od wytłumaczenia, dlaczego inwazja na dom jest tak bardzo stresująca i dlaczego ten materiał powinien to złagodzić. Tak, no ja tam im wierzę. Wszystko rozpoczyna się od naprawdę złotej porady, mówiącej, że wejściami do domu zazwyczaj są drzwi oraz okna i to właśnie przez nie najczęściej intruzi włamują się do domu, zatem należy mieć je zamknięte, co spowolni ich wtargnięcie. Jakbyśmy kurna nigdy o tym nie słyszeli, nie? Następnie zaleca się zainstalować systemy bezpieczeństwa, takie jak kamery, czujniki ruchu czy alarmy. Tylko problem w tym, że każde z nich można dezaktywować tępym narzędziem. Następnie dowiadujemy się, że większość wtargnięć ma miejsce w nocy, zatem posiadanie włączonego oświetlenia może zatrzymać włamywacza, zanim w ogóle dostanie się do domu. Następnie otrzymujemy listę wejść podczas wtargnięcia do domu. I teraz zaczyna się zabawa, ponieważ w tym momencie mamy do czynienia z poradnikiem dla złodzieja, jak ma wtargnąć komuś do domu. To miało być w drugą stronę, chłopaki. Zaczynamy od pierwszej porady, mianowicie wybicia okna. Do domu bardzo łatwo można dostać się za pomocą wybicia okna, co jednak może nie być najlepszym pomysłem, gdyż może wydać dźwięk, który zaalarmuje ofiarę. To jest okropne. Następną poradą jest wydawanie dźwięków przy drzwiach, co może sprawić, że ofiara podejdzie do drzwi, co ma ułatwić ci dostanie się do domu. Trzecią opcją jest kopanie i dostanie się do domu spod domu, jakby dosłownie wkopanie się do środka. Następnie otrzymujemy poradnik, co zrobić po wejściu do domu. Najpierw trzeba zlokalizować ofiarę. Następnie należy ją obezwładnić, a później zainfekować poprzez jamę nosową. I tak, to nie jest poradnik ani dla właściciela domu, ani dla zwykłego złodzieja próbującego się włamać. To jest poradnik dla Woodcrawlera, który włamuje się do domu i podmienia zwykłą osobę, zwykłego człowieka, w fałszywego człowieka. Co zresztą podkreśla fakt, że Optica Video to nie jest jakkolwiek dobra firma i robią złe rzeczy. Zresztą jama nosowa jest tutaj określana jako trąba. Zupełnie tak jakby Woodcrawlerzy postrzegali ludzki nos jako trąbę. Następnie obserwujemy nagranie spoza domu. Ktoś włamuje się do środka, a wewnątrz spotka coś naprawdę szokującego.
I tak, po wejściu do domu okazuje się, że wszędzie znajduje się ta dziwna czerwona substancja, z której uformowane są ludzkie sylwetki. Jedna z tych osób wydaje się być żywa. I tak, chodzi tutaj o chorobę głębokich korzeni, tylko w najbardziej szkodliwy sposób. Zdaje się, że ludzie, których widzimy, są tak naprawdę w ostatnim etapie transformacji. I są aktualnie unieruchomieni, nie mogą się jakkolwiek ruszyć aż do momentu zakończenia transformacji Woodcrawlera. I to właśnie widzimy względem osoby siedzącej na tym krześle oraz tych dwóch osób, które stoją w tym samym pokoju. Nie ruszają się, gdyż są właśnie na etapie przemiany. Jednakże nadal coś mi tutaj nie pasuje, ponieważ w każdym poprzednim filmie, kiedy widzieliśmy fałszywego człowieka, to był on podobny do prawdziwego człowieka. Wyglądał normalnie, chociaż się tak nie zachowywał. Natomiast osoby, które widzimy tutaj, które można również podpiąć pod fałszywych ludzi, wyglądają zupełnie inaczej. Są na przykład pozbawione skóry, dosłownie są jednymi wielkimi korzeniami w kształcie ludzi, które tak jakby reszta fałszywych ludzi była zainfekowana od środka. No cóż, z tymi sytuacja wygląda podobnie, tylko ci nie mają skóry na sobie. Z jakiegoś konkretnego powodu. Następnie gość zza kamery zostaje zaatakowany przez Woodcrawlera, a materiał dobiega końca. Teraz przechodzimy do ostatniego materiału. Tym razem doczyniałem z filmem od Geneva Production Company. I w tym materiale dowiadujemy się o Crusader 5, czyli urządzeniu, które zostało wysłane w kosmos i po 12-letniej misji powraca na Ziemię. A misja ta obejmowała fotografowanie Jowisza, Saturna i Neptuna. Crusader 5 tutaj po prostu Krzyżowiec 5. W czerwcu 1982 roku Krzyżowiec zbliżył się do Jowisza. 15 czerwca zrobił takie zdjęcie, 3 lipca zrobił takie zdjęcie. Oto zdjęcie z 12 sierpnia, a oto zdjęcie Kalisto, czyli księżyca Jowisza. Oto zdjęcie Europy, innego księżyca Jowisza. To zdjęcie Io, czyli kolejnego księżyca Jowisza. Następnie w grudniu 1985 Krzyżowiec zbliża się do Saturna. Oto zdjęcie z 5 grudnia, oto zdjęcie z 2 stycznia, ale chyba nie 85, tylko 86 roku, coś tu jest nie tak. Oto zdjęcie z 30 stycznia, już 1986 roku. Oto zdjęcie Tytana, jednego z księżyców Saturna. Następnie obserwujecie zdjęcie jego pozostałych księżyców. We wrześniu 1991 roku Krzyżowiec zbliżył się do Neptuna. Oto zdjęcie z 20 listopada 1991 roku. Planety nie ma, ona nie istnieje. Następnie w lutym 1992 roku Krzyżowiec zaczął robić trochę bardziej znaczące zdjęcia powiązane z Iris, przedstawiając coraz to kolejne księżyce i planety, które są pożerane, mają na sobie jakieś dziwne mazie. Widzimy dwa księżyce, Jowisza oraz Uranu, które są zlepione ze sobą. Natomiast w grudniu 92 roku Krzyżowiec zbliża się do Iris. Pierwsze zdjęcie to zdjęcie Cyst, czyli księżyca Iris. Następnie Umblik oraz kilka innych księżyców Iris, które widać jak bardzo niepokojąco wyglądają. Każdy z księżyców Iris wydaje się być mięsisty, zdeformowany. W zasadzie przechodzimy do stycznia 1993 i obserwujemy już bardzo głębokie i dokładne zdjęcia Iris z coraz głębszych miejsc tej planety.
Co dziwnego dzieje się w lutym 1993 roku, kiedy najpierw krzyżowiec leciał po Iris, leciał poprzez tę planetę, aczkolwiek właśnie w lutym dostał się do świadomego umysłu i wówczas widzimy zdjęcia z maja. 6 maja 1993, 7 maja 1993, to już nijak nie przypomina jakiejkolwiek planety. Widzimy łóżko, w którym znajduje się człowiek, tuż obok niego znajduje się mięsista postać, bardzo podobna do fałszywych ludzi bez skóry, których widzieliśmy chwilę wcześniej, ewentualnie do osoby, która właśnie przemienia się pod wpływem choroby głębokich korzeni w Woodcrawlera. Widzimy zdjęcia z 8 maja oraz 9 maja i tak te daty pokrywają się z okresem, kiedy Jack Dean był poddany wizualizacji obrazu snu. W związku z czym, jaki ma to związek? Czemu Jack Dean pojawił się nagle na planecie odległej od Ziemi o wiele lat? Nie wiem, zanim odpowiem na to pytanie. Kolejne zdjęcie pochodzi z 24 października 1993 roku i tutaj widzimy to coś. Swego rodzaju strukturę, trochę jak gdyby to, co znajduje się w parkach narodowych, lasach, tam gdzie siedzą myśliwi, czy po prostu ochroniarze parku narodowego. To był również dokładnie ten moment, kiedy sygnał krzyżowca został stracony na 7 miesięcy. Jednakże powrócił w maju 1994, kiedy nagle powrócił na Ziemię. Mimo faktu, że był oddalony od niej o 12 lat. I w ten sposób materiał ten dobiega końca. Zdecydowanie to jest bardzo dziwny sposób na zakończenie takiej serii. Jednakże musimy przeanalizować, co właściwie tutaj zobaczyliśmy. Krzyżowiec rozpoczął swoją misję w 1982 roku. Jak wiemy z mitologii Moonlight Eckers, około 50 lat po tym, kiedy Iris po raz pierwszy zbliżyło się do Ziemi. Bardzo możliwe, że misja krzyżowca była po prostu reakcyjna, aczkolwiek po 50 latach? No, możliwe, że wcześniej nie mieli takich technologii, wiadomo o co chodzi. Tak więc krzyżowiec został wysłany na misję zrobienia zdjęć trzem następującym planetom. Zaczęło się od Jowisza, gdzie wszystko było absolutnie w porządku, Jowisz był na swoim miejscu i księżyca Jowisza również. Następnie krzyżowiec udał się do Saturna i zrobił zdjęcia, gdzie wszystko pozornie było ok, z wyjątkiem tego, że nawet znajdował się tam księżyc znany jako Chiron, który swojego czasu był faktycznie brany pod uwagę jako rzeczywisty księżyc Saturna, którego istnienie ostatecznie zostało zdementowane. Chiron nie istnieje, a z jakiegoś powodu się tam znajduje. Jest to też dość interesujące z tego względu, że w tym momencie na ułamek sekundy pojawia się informacja mówiąca, iż krzyżowiec zrobił zdjęcia tylko dwóch księżyców, więc czym jest ten trzeci? Następnie okazuje się, że Neptun tajemniczo zniknął, Neptuna nie ma na swoim miejscu i w trakcie poszukiwań Neptuna krzyżowiec natrafia na kilka księżyców, które są ze sobą zlepione albo mają tą lepką substancję na sobie. Co istotne, również znajdują się kompletnie poza swoimi orbitami, nie są na swoich miejscach. Następnie krzyżowiec zostaje wessany do Iris i przelatuje przez kolejne coraz bardziej mięsiste sekcje tej planety, takie jak przełyk, kręgosłup, przynajmniej w ten sposób to wygląda, a ostatecznie dolatuje do świadomego umysłu, gdzie widzimy liczne sceny mające miejsce na Ziemi. Krzyżowiec w jakiś sposób połączył się z umysłem Iris i był w stanie zarejestrować te momenty, o których wspomniałem wcześniej. Przede wszystkim incydent z Jackiem Deanem oraz to coś, co najpewniej jest komunikowaniem się z Iris poprzez system Regnet Computing w 1993 roku. Następnie krzyżowiec traci sygnał na 7 miesięcy i po tym okresie zostaje najpewniej wyrzucony, wydalony z Iris i później powraca na Ziemię. Jakby nigdy nic. No, albo nie do końca, bo krzyżowiec wcale nie musiał zostać wydalony od Iris. I chociaż faktycznie może zbliżać się do Ziemi, to niekoniecznie robi to z własnej woli. To Iris zbliża się do Ziemi. I to, moi drodzy, jest zakończenie Gemini Home Entertainment. Tak, moi drodzy, to było mocne. To było całe Gemini Home Entertainment. Niemniej, jeszcze nie kończymy. Musimy wziąć sobie to wszystko i przeanalizować, przetrawić po swojemu i ostatecznie powiedzieć, o co tutaj chodzi, żeby nie używać tutaj brzydszych słów. No i teraz, skoro mamy już za sobą ostatni odcinek Gemini Home Entertainment, musimy rozsiąść się i przeanalizować całą historię od samego początku do samego końca i wykminić jakiś w miarę logiczny bieg zdarzeń i ciąg tego, co następowało po sobie, co się stało i tak dalej, więc odsapnijmy na moment i lecimy, bo mamy sporo rzeczy do obgadania. Według mnie fabuła Gemini Home Entertainment wygląda mniej więcej w ten sposób. Jakiś czas temu w naszym systemie solarnym pojawiła się zupełnie nowa planeta znana jako Iris. Iris w rzeczywistości nie była planetą, a organizmem. Żywym, mięsistym organizmem z własną świadomością, który pojawił się w naszym systemie solarnym w celu kolonizacji i szukania nowego miejsca dla życia. Pierwszym kandydatem do kolonizacji był Neptun. Zatem to on został skolonizowany jako pierwszy, niemniej niedługo później Iris zauważyło Ziemię. I to tam postanowiło urządzić swoje miejsce do życia. Nowe, skolonizować Ziemię. Jako że Iris to faktycznie myślący i najpewniej inteligentny organizm, zaczęło ono obserwować ludzi i uczyć się na ich temat, studiując to, w jaki sposób ludzie funkcjonują i w jaki sposób można wykorzystać tą wiedzę na swoją korzyść. Ostatecznie Neptun zostaje skolonizowany, jednakże na samym początku przed tą kolonizacją zostaje czymś zainfekowany. Pod jej koniec miejsce natomiast ma burza solarna, która infekuje również Saturna oraz Jowisza. W ku tego owej burzy solarnej na Ziemi pojawiają się Woodcrawlerzy oraz coś znanego jako kpina z natury. Zaczynają oni kolonizować
ziemię oraz mutować ją od środka. Pojawia się również wtedy patogen choroby głębokich korzeni. Ostatecznie w latach 30. w lasach Minnesoty utrollerzy zaczynają rozszerzać swój kontakt z ziemią oraz z ludźmi, którzy ją zamieszkują. Sami urządzają sobie lokum gdzieś głęboko pod ziemią i stworzyli coś znanego jako ogród. Nie wiadomo, jak głęboko ogród oraz mutacja sięgają. Niemniej biorąc pod uwagę stwierdzenie mutacja serca, jestem w stanie założyć, że sięga aż do jądra ziemi, co również wyjaśniałoby pojawienie się Woodcrawlera bardzo, bardzo głęboko pod wodą, w głębinach oceanu. Najpewniej sam tunel, o którym dowiedzieliśmy się w trzecim odcinku, który jednak już nie jest częścią tej serii, można uznać za skutek działania Woodcrawlerów. Następnie w połowie lat 30. ludzie zaczynają tajemniczo znikać. Na ziemi powoli zaczyna rozprzestrzeniać się nowa tajemnicza choroba oraz w konkretnych miejscach na świecie występować zaczyna bardzo specyficzny gatunek nowej rośliny. Niektórzy ludzie zaczynają również zachowywać się po prostu dziwnie i nienaturalnie. Ludzkość jednak nie ma żadnego pojęcia dlaczego i nikt absolutnie nie wie, jak sobie z tym poradzić. Wieści o tym zaczęły rozprzestrzeniać się w momencie, kiedy turyści okolicznych kempingów, w szczególności Moonlight Acres, zaczęli spotykać skinwalkerów na okolicznych szlakach oraz w okolicznych lasach, którzy jak wiemy byli tak naprawdę woodcrawlerami, które jak wiemy zabierały ciała różnych zwierząt. Dodatkowo wiemy, że te dziwne kreatury spotykane były tylko i wyłącznie w nocy, więc za dnia ciężko było na nie natrafić. Oddziaływanie Iris stawało się coraz potężniejsze, to na niebie pojawiało się coraz więcej tajemniczych świateł, które później stawały się głównymi atrakcjami pokazów świateł na niebie. Przyciągały do siebie tłumy gapiów, czy po prostu bywalców kempingu, turystów, aby po prostu pooglądać sobie światełka na niebie. Ja też bym sobie je pooglądał. Dodatkowo w obozie pojawiła się grupa jakichś tajemniczych mężczyzn, z którymi zawarto jakąś zagadkową umowę. Jednakże po jej zawarciu mężczyzn już nikt nigdy nie widział i nigdy nie powrócili oni na teren obozu. W momencie, kiedy to wszystko rozwija się coraz bardziej i zagrożenie staje się coraz poważniejsze, wiele niezależnych firm zaczyna badać temat i zaczyna produkować przedmioty, urządzenia, których celem jest nie tylko pomoc zwykłym śmiertelnikom w przeżyciu w tych bardzo specyficznych czasach, ale mają również pomóc sprecyzować, z jakim w ogóle zagrożeniem mamy do czynienia. Pojawia się m.in. Harbinger Technologies, firma, która odpowiedzialna jest za produkcję przedmiotów, które mają pomóc zwykłym śmiertelnikom przeżyć. Przedmiotów takich jak alarmy przeciwburzowe. Następną firmą jest Regnat Computing, mocno konkurencyjna firma komputerowa, tworząca systemy, takie jak na przykład sztuczna inteligencja, która pozwoli komunikować się z tym specyficznym zagrożeniem. Ludzie w tej planecie są wysoce zafascynowani Iris i postanawiają zbadać tę planetę z bliska. Następną firmą jest Geneva, która m.in. bada dno oceanu, gdzie to wskutek swoich badań spotkali jednego z Woodcrawlerów na dnie oceanu. Postanawiają oni podzielić się swoim odkryciem, aczkolwiek jednocześnie chcą oni zbadać kosmos. W związku z czym tworzą Krzyżowca 5, który zostaje na 12 lat wysłany w kosmos w 1982 roku. Następną firmą jest Optica Video, która początkowo tworzyła z pozoru normalne poradniki, których zadaniem było dawanie porad w określonych sytuacjach. Niemniej z biegiem lat firma zmieniła swoją taktykę, możliwe, że została przez kogoś przejęta, możliwe, że zmienili się właściciele i po prostu stała się firmą manipulacyjną, tworzącą bardzo zmanipulowane treści na korzyść Iris. I pośród tego wszystkiego istnieje Gemini Home Entertainment, czyli firma, której celem jest dokumentowanie procesu mutacji Ziemi. Głównie w celach archiwalnych, pewnie tak. Wydają się oni być firmą działającą neutralnie i akceptują absolutnie wszystkie materiały o dowolnym wydźwięku, które jakkolwiek mają związek z mutacjami Ziemi, w związku z czym nawet akceptują gówno, jakie daje im Optica Video, oczywiście szkodliwe gówno. Następnie z biegiem lat mutacje, zaginięcia ludzi, rozprzestrzeniająca się choroba stają się coraz silniejsze i liczniejsze, w związku z czym najpewniej rząd Stanów Zjednoczonych oraz Kanady zostaje zaangażowany w sprawę, przez to Moonlight Acres zostaje zamknięte. Gdzieś pomiędzy latami 40 a 80. I wskutek owego zainteresowania we współpracy z firmą Geneva powstaje Crusader 5, czytaj Krzyżowiec 5, który zostaje wysłany w kosmos w celu zbadania Jowisza, Saturna i Neptuna. Zagłębia się on w kosmos coraz głębiej, robiąc zdjęcia coraz to kolejnych planet, gdzie z pozoru wszystko jest w porządku. Do momentu, kiedy Krzyżowiec odnajduje księżyc, który nie powinien być w miejscu, w którym jest, oraz planety w bardzo dziwnych stanach, które znajdują się nie na swoich miejscach, oraz planety takie jak Neptun, których w ogóle nie ma. Mniej więcej w tym samym czasie, bo w roku 1985 Moonlight Acres otwiera się ponownie, zapraszając turystów z całego kraju, i może nie tylko, na przyjemne wakacje, do siebie, a nuż co się może stać. Wtedy również wprowadzone zostają zupełnie nowe środki bezpieczeństwa. Zaleca się budowanie bunkrów przeciwburzowych czy kupowanie alarmów. W grudniu tego samego roku zresztą w Moonlight Acres organizowana jest impreza wigilijna, która jednak kończy się w bardzo tragiczny sposób w wyniku transformacji Mary z powodu choroby, na którą zachorowała, w niebezpieczne, nigdy wcześniej niezbadane monstrum, co powoduje śmierć bądź ucieczkę, jak ktoś miał tyle szczęścia, konkretnych osób znajdujących się w obozie tamtej nocy. Wśród nich znajduje się Jack Dean, który przeżył w jakiś sposób, bardzo możliwe, że chowając się w bunkrze. Dobrze wiemy, że kemping ten faktycznie posiadał bunkier, co zobaczyliśmy w Leda Lomen. Więc jeżeli wiemy, że Jack przeżył to wydarzenie, to zdecydowanie musiał schować się w bunkrze. I bardzo możliwe, że to był definiujący moment jego życia, kiedy odnalazł zupełnie nowy jego cel. Patrząc na to, co stało się z jego żoną, ten chciał dojść do prawdy i dowiedzieć się, jaki był powód tego, co naprawdę spotkało jego żonę, dlaczego tak się stało. I sam bardzo zainteresował się mutacjami Ziemi oraz całą
całą tą sprawą i zaczął filmować różne incydenty. I to jest dalej w 1992 roku Krzyżowiec 5 zostaje pochłonięty do Iris, do tego żyjącego organizmu. Bardzo prawdopodobne, że to właśnie w tamtym czasie Jack Dean przybrał pseudonim Jack Wilder oraz nagrał swoje dwa materiały, takie jak poradnik przetrwania w dziczy czy najdziwniejsze zwierzęta świata. To właśnie wtedy napotkał woodcrawlerów oraz badał sprawę fałszywych ludzi, przez których został zaatakowany, jednakże wiemy, że przeżył. Następnie w maju 1993 roku wiemy, że Jack zaginął. Aczkolwiek jednocześnie wiemy, że został poddany wizualizacji obrazu snu pomiędzy 6 a 9 maja 1993 roku. To samo zresztą widzimy w umyśle Iris, kiedy tuż obok śniącego Jacka, znajduje się człowiek zarażony zarazą. Bardzo prawdopodobne, że owa zainfekowana osoba przekazała infekcję Jackowi, którego zaginięcie mogło wiązać się z jego transformacją w Woodcrawlera, biorąc pod uwagę fakt, że nie był on w stanie ruszyć się z łóżka. I bardzo dobrze wiemy, kto również nie jest w stanie się ruszyć. Osoba zainfekowana przez chorobę głębokich korzeni. Wiemy również, że na pewno nie był on zainfekowany, zanim położył się i poddał się wizualizacji obrazu snu. Ponieważ jak wiemy, osoba zainfekowana chorobą głębokich korzeni nie może śnić, ona nie ma snów. A jak wiemy, Jack miał sny, kiedy był poddany wizualizacji. Biorąc to pod uwagę, po wybudzeniu się, Jack wybrał się do pewnego domu, wokół którego najpewniej prowadził śledztwo względem aktywności Woodcrawlerów i tam natrafił na osoby zainfekowane oraz sam skończył zaatakowany przez Woodcrawlera. To była prawdopodobnie śmierć Jacka Deana. Śmierć albo zarażenie i początek transformacji w jednego z nich. Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. W ten sposób kończy się historia Jacka i Mary. Tylko problem w tym, że podobnych historii mogło być znacznie, znacznie więcej, nie tylko w Minnesocie, w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. I podsumowując to wszystko i działalność Gemini Home Entertainment, to wszystko składa się na przewidzenie nadchodzącego, nieuchronnego końca ludzkości. Ostatecznej inwazji Iris na Ziemię, końca świata, którego nijak nie można zatrzymać i jakakolwiek próba buntu nie miałaby absolutnie żadnego sensu. Tym bardziej, że na moment ostatniego odcinka serii, Krzyżowiec 5 powraca na Ziemię. Niemniej nie wraca sam, wraca wewnątrz Iris, która właśnie leci na Ziemię w celu jej pochłonięcia, pożarcia i wywołania ostatecznego końca świata. To jest koniec tej serii. I tak, to niby jest koniec całego Gemini Home Entertainment. Nie, to nie jest koniec tej historii, ponieważ na kanale pojawił się jeszcze 3 z 4 planowanych odcinków serii dodatkowej, czytaj po prostu spin-offu pod tytułem Library, czytaj Biblioteka. I on skupia się już tylko i wyłącznie na wydarzeniach z Moonlight Acres i incydentów, które miały tam miejsce, co sprawia, że to jest naprawdę bardzo interesujący kawałek historii, więc wgryźmy się w niego teraz, bo naprawdę warto i jest to bardzo, bardzo istotne. Nieszczęsne ręce. Jest to kolejna taśma informacyjna, tylko tym razem nijak nie podchodzi pod Gemini Home Entertainment, a jest stworzona bezpośrednio w Moonlight Acres. Oczywiście przez pracowników tego miejsca. Początek taśmy miejsce ma 25 minut przed pierwszym atakiem. Wiemy, że miejsce ma we wtorek, 24 grudnia, w Wigilię. I wiemy, że 24 grudnia wypadał we wtorek w roku 1985. Idąc dalej, obserwujemy list z 3 maja 1946 roku, napisany przez niejakiego Glenna Artura. W liście tym Glenn wyjaśnia niejakiemu Curtisowi, że znalazł sposób na dotrzymanie umowy z ludźmi, którzy stawiają im okropne żądania. Curtis, przyjdź do obozu w ten weekend. Fulton i ja opracowaliśmy plan, w jaki sposób możemy nadal dotrzymywać umowy, nie poddając się odrażającym żądaniom tej istoty. Richards widział niedźwiedzia, czającego się w pobliżu chaty chłopców. Wyjdziemy i go zastrzelimy. Jeśli statua będzie chciała ofiary, będzie musiała się z tym pogodzić. Nie będę już pionkiem. Curtis, mówię ci to z całkowitą pewnością. Gdybym mógł to zrobić jeszcze raz, nigdy nie zawarłbym tej umowy. Glenn Arthur. Pojawi się również drugi list, również z maja 1946 roku, niemniej nie wiadomo jakiego dnia został on napisany. Nieszczęsne ręce stukają w moje okno. Kły obcego drapią ścianę. Boy Nandler.
Meridin? Glen Arthur? Porównanie zdjęć pokazuje wykładniczy wzrost degradacji organizmu od czasu mutacji. Od tego czasu organizm stracił wszelkie podobieństwo do niedźwiedzia. Zatem wytłumaczmy, o co tutaj chodzi. Osoba znana jako Glen Arthur była początkowo powiązana z obozem, kiedy ten dopiero się otwierał, właśnie w latach 30. i 40. jeszcze przed jego zamknięciem, które wyjaśniłem chwilę temu. Możemy założyć, że była to na tyle reprezentatywna postać, że mogła podejmować właśnie takie decyzje. Wygląda na to, że to on zawarł tę tajemniczą umowę z mężczyznami, którzy pojawili się swego czasu w obozie, aczkolwiek już nigdy później nie byli w nim widziani. Umowa to obejmowała odprawianie konkretnego rytuału w zamian za oszczędzenie życia. Rytuał obejmował składanie tam ofiary. Glen zdecydował się zawrzeć tą umowę w obawie, że spotka go podobny los do osób zaginionych. Jednak już ponad dekadę później sam stwierdził, że nie jest już w stanie dłużej tego robić. To było już dla niego za dużo, w związku z czym napisał list do Curtisa, w którym mówi, że nie ma zamiaru dawać już ludzi w ofierze i postanawia tym razem dać niedźwiedzia. Woli postąpić w ten sposób, niżeli mieć kolejną osobę na sumieniu. Również nadzieje, że statua zaakceptuje tą ofiarę, jednakże tak się nie dzieje. Oczywiście ofiara z niedźwiedzia przychodzi dokładnie ten sam proces rytualny jak ofiara z człowieka. Tylko że w tym przypadku rytuał sprawia, że niedźwiedź zmienia się w jakąś abominalną, ogromną kreaturę, która początkowo nadal przypominała niedźwiedzia, jednakże wraz z upływem czasu coraz bardziej się deformowała. I z czasem składane były kolejne osoby, które stawały się niejako kończynami tego potwora, stawały się jego częścią. Pośród nich znalazł się m.in. Glen Arthur, ale również Mary Dean. W związku z czym, czy w Wigilię 1985 roku Mary została wchłonięta do tego potwora? I tak naprawdę potwór, którego tam widzieliśmy, był tą wielką abominacją, która początkowo była niedźwiedziem? Nie wiem, nie mamy pojęcia, póki co niewiele może to wyjaśnić. Aczkolwiek sugeruje nam to również, że Moonet Acres nie zostało zamknięte w latach 30. ze względu tylko i wyłącznie na zaginięcia ludzi, ale również z powodu potwora, który tam grasował, który notorycznie tych ludzi zjadał i przyłączał do siebie prawdopodobnie. Aczkolwiek to dopiero pierwszy z trzech odcinków tej serii, więc przejdźmy teraz do drugiego, czyli do przesunięcia ścięgien. Wszystko rozpoczyna się od wizualizacji obrazu snu Barry'ego Johnsona, która miejsce miała 10 lipca między 2.30 a 2.34 w nocy. To była właśnie wizualizacja obrazu z jego snu, była dziwna. I następnie przenosimy się do kolejnej taśmy z Moonlight Acres. Przedstawione zostają wydarzenia z 16 lipca 1991 roku, które miejsce mają 6 dni po rozpoczęciu samokwarantanny, czytaj kwarantanny na własne życzenia. W nowej kwarantannie jest Barry Johnson, zamknięty w swojej celi. A następnie widzimy jego organizm w miarę postępującej infekcji. Następnie przenosimy się do 6 sierpnia 1991 roku, do 27 dnia tej kwarantanny.
kiedy Barry Johnson zaczyna już wyglądać w ten sposób. Idąc dalej w okres jego transformacji, ten zamienia się w coś, co bardziej przypomina już kpinę z natury, niżeli faktycznie humanoidalną jednostkę. Następnie 7 września, czyli 59 dzień kwarantanny. Personel jest wyposażony w kombinezony ochronne, aby uniknąć kontaktu z naroślami głębokich korzeni. Na podłodze znajduje się książka niejakiego Douglasa Adamsa, opowiadająca o Ziemi, kosmosie, może również o Iris. Widzimy olbrzymie narośle w celi Johnsona. Oraz samego Johnsona, albo przynajmniej to, co po nim pozostało. Miejsce miał wówczas również wywiad z Johnsonem, który miał wykazać jego stan psychiczny. I co interesujące, to jest w ogóle pierwszy raz w całej serii, kiedy ktoś faktycznie wydaje z siebie dźwięk, no za wyjątkiem Iris w tym jednym odcinku. Odkryto, że wnętrze Barry'ego Johnsona zostało zajęte. Personel obozu zainicjował ochronne środki bezpieczeństwa. Tak, to było mocne. Raczej to nie jest materiał, w którym jest jakoś mega dużo do wyjaśnienia. Barry Johnson w 1991 roku został zarażony chorobą głębokich korzeni. Następnie z własnej woli zamknął się w celi na okres kwarantanny, która łącznie trwała 59 dni i oto jak Johnson wyglądał, albo to, co po nim zostało, albo to, co z niego wyszło po tym okresie. I teraz pozostał nam ostatni odcinek całej tej serii do tego momentu. Instead of attacking foreign tissue, it welcomes it. The bones don't decay. Organs blindly fuse. Bulbs fester and swell. Tissue refuses to die. It is hypermetastatic. It is at this point most analogous to a tumor. I would not speculate on the states of the minds within. Obserwujemy kilka obrazków z dziennika Glena Artura z 13 maja 1935 roku, kiedy sam stwierdził, że miał wizję. I widział, jak z obcej planety promień uderza w ziemię. Sam stwierdził, że to wizytorzy, goście z nieba. 15 maja 1935 roku Artur stwierdził, że kiedy spał, odwiedziły go anioły. Wyglądały one w ten sposób i są bardzo podobne do tych manekinowych postaci z Lethal Omen. Kim jestem, że osoby z nieba chciałyby się ze mną komunikować? Kilka dni później Artur miał wizję rosnącej statuły nieopodal obozu.
Następnie przenosimy się do maja 1941 roku, kiedy umowa została zawarta. Najpewniej chodzi o wspomnianą już wcześniej umowę. Stąd dowiadujemy się, że niekoniecznie została ona zawarta w latach 30., a w 40., co jest dość ciekawe. W tym miejscu widzimy również wspomnianą wcześniej wielokrotnie statuę, którą widzieliśmy również w Ledalomen. Następnie maj 1946 roku, kiedy umowa została zerwana. To właśnie wtedy dziać zaczęły się złe rzeczy. Obserwujemy wówczas iterację numer 381, mówiącą: nędzne ręce pukają w moje okno, kły obcego drapią po ścianach, śpi pod żerobiskiem, rak dzieli marzenie. Następnie widzimy znajomą iterację numer 4, Jack znowu to usłyszał, głos z przestrzeni: Jack, widzisz mnie? Stałam się czymś innym. Iteracja 671, nadal tu jestem, relikty dnia niewiernego, nie opuszczajcie mnie, dranie, stare kości rosną. Następnie obserwujemy wydarzenia z nocy. Osoba, ktoś, człowiek, jest wrośnięty w tajemniczą narośl od Woodcrawlerów. Zdaje się, że może to być Glen Arthur, na którym zemszczono się w tamtym momencie. I stał się on częścią abominacji w postaci potwora, który powstał z niedźwiedzia. Uważam, że mogła być to kara dla niego. Co zresztą chwilę później okazuje się prawdą, gdyż wygląda to na kończynę. Kończynę tego potwora, niżeli na po prostu rosnącą narośl, gdzieś bezwładnie w ziemi. No i na ten moment to jest ostatni odcinek, jeżeli chodzi o Library i ostatni film, który pojawił się na kanale Gemini Home Entertainment w ogóle. Czy pojawi się czwarty? Miejmy taką nadzieję, niemniej, no, od półtorej roku nic tam się nie pojawiło, aczkolwiek bądźmy dobrej myśli. No i moi drodzy, w dzisiejszym materiale... To byłoby na tyle. Bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną i że obejrzeliście ten materiał do tego momentu. Jeżeli to zrobiliście, napiszcie w komentarzu: dotrwałem bądź dotrwałam, wtedy będę wiedział, że... No faktycznie ktoś dotrwał do końca i że nikogo tutaj nie zanudziłem na śmierć. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo dziękuję. Gemini Home Entertainment to jest jeden z najlepszych analog horrorów i świetnie bawiłem się robiąc ten materiał. I mam nadzieję, że również wam przypadł wam on do gustu. Jeżeli tak, zostawcie pod nim kciuka w górę i suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi. Tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach. Jeżeli chodzi o kolejny aż tak długi film, to oczywiście The Walton Files jest na moim oku i spokojnie zajmiemy się tym za jakiś czas. Nie za miesiąc, nie za dzień, nie za dwa, nie za tydzień, aczkolwiek wkrótce rzucimy na niego okiem. Trzymajcie się, siemanko, miłego dziągu wszystkim życzę. Mówi Dozmondar, siemano, cześć.